Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. No, dzień dobry, witajcie. Bardzo dziękuję za oklaski. Słuchajcie, tak na początku mam takie pytanie. Tak, żebym się zorientowała. Proszę ręka do góry, kto już prowadzi firmę? Kto prowadzi jakąś działalność? Kto prowadzi działalność, ręka do góry dla tych, co przyszli? Dobra, czyli prawie każdy. Kto zatrudnia więcej niż 5 osób? Dobra, dobra. Okej, dziękuję bardzo. Na początku tak się zastanawiałam, do kogo będę mówić, bo to jest dosyć ważne, jak się przygotowuję prezentację i dostałam takie wytyczne, że to zawsze będą osoby, które dopiero będą zakładać biznes i będą tak stawiać pierwsze kroki, więc mniej więcej tak przygotowywałam tą prezentację, ale nie szkodzi. Ja, słuchajcie, nazywam się Agnieszka, jestem z Bielska Białej i w ogóle nie byłam związana z biznesem. W ogóle, to jest szkoła językowa, nauka języków obcych przez Skype'a. Wiem, że teraz wielu osób nawet teraz to dziwi, że można się uczyć języków przez Skype'a. Tak faktycznie jest. Jakbym miała się tak szybciutko scharakteryzować, no to mnie interesują języki i podróże. No, biznes, jakiś tam rekin biznesu, kompletnie nie. Jakbyście mnie jeszcze, w zeszłym roku zapytali, co ja robię po południu, no to ja bym wam mogła na przykład powiedzieć, na jakie festiwale muzyczne jeżdżę, znałam, co tam leci na TVP Kultura, ale tak, żeby wiedzieć, tak, jakieś Warren Buffett, czy jakiś, Richard Branson, Kamil Cebulski, co, tak, wiecie, no nie bardzo, nie bardzo. Języki mnie bardzo interesują, dlatego, bo język to jest jakby sposób komunikacji, nie? Czyli podróże to masz przede wszystkim ludzi. No, ja należę do takich dwóch organizacji podróżniczych, tam się spotykamy, rozmawiamy kto co odwiedził, jaki kraj i języki to jest przede wszystkim kontakt z ludźmi, zwiedzanie, taka trochę geografia, trochę kulinaria i tak dalej. No ale słuchajcie, no nie, jakby nie znalazłam się tu przez przypadek, coś z tym biznesem jednak mam wspólnego. Pierwsze pieniądze zarobiłam bardzo wcześnie, bo miałam 5 lat. I wyglądało to tak, z bratem dzieliliśmy pokój, no i brat miał biurko, normalne biurko, ja miałam szafkę nocną, no i rodzice mi powiedzieli, że Agnieszka jest małą dziewczynką, ma biureczko, Arek jest duży, to ma biurko, nie? No i mój brat się nie mieścił w tym biurku. Teraz myślę tak, no to jak ja mam 3 szuflady, to ja to, co mam w Czech, przepakuję do 2, a jedną będę wynajmować, nie? I będzie mi płacić tygodniówkę. No, nie wiem, skąd na to wpadłam. To nie ma jakichś takich tradycji biznesowych w rodzinie. No i słuchajcie, faktycznie tak się stało. Tam miałam chyba 5 czy 6 lat, no i pierwsza kasa zarobiona, fajnie. No, biznes trwał bardzo krótko, bo tam mama się o tym dowiedziała, mówiła, że to jest tam właśnie braterstwo, moralne, że to nie tędy droga, nie? A że w porządku, ale jakoś tak to u mnie było, że strasznie dużo miałam takich prac, spójrzcie, dorywczych, tak się to nazywa, nie? Co się dało, to ja robiłam, na przykład. No tak regularnie zaczęłam pracować, jak miałam 16 lat. To robiłam, słuchajcie, wszystko robiłam. Prawy dolny róg to jest wizualizacja fabryki. Pracowałam w takiej fabryce przez wakacje. To było, co to było? To były jakieś śrubki. Moje zadanie polegało na tym, żeby segregować, które są zardzewiałe, a które nie. Lewo, prawo, nie? No ja się tam, no co, no praca nudna, strasznie nudna, no ale to ja sobie tak obserwowałam, nie? Jak to wygląda w tej fabryce, kto tam pracuje, jak to wszystko wygląda. Tam wstawałam o 5 rano, nie? Więc po tej pracy to prawie całe wakacje robiłam. No, no i we wrześniu naprawdę miałam ochotę się uczyć, kurczę, żeby mieć jakąś taką pracę niezwiązaną z tymi śrubkami. No i co? No i zawsze mnie interesowały języki obce, tam angielskiego się uczyłam, no i sobie myślę, kurczę, angielski, tylko angielski, a to może by tak francuski, nie? No to też nie ma takiej jakiejś tradycji u mnie w rodzinie, tak sobie obzdurałam, no i faktycznie chciałam się uczyć tego francuskiego, no i zapisałam się na kurs, bardzo fajny kurs, a w międzyczasie też pracowałam na promocjach jako jakaś taka hostesa, no dosyć sporo było tych prac, nie miałam jakby takiej osoby, która mówi, słuchaj, powinnaś pracować, to jest takie jakieś dobre, a jako sobie szłam ulicą, tam ktoś rozdała ulotki, ja mówię, kurczę, jak ty te ulotki rozdajesz? No i tam ktoś mi opowiedział, słuchaj, idziesz tu i tu, a to wiecie, to ludzie się tak trochę nudzą, nie, to jest taka praca, nie, że rozdajesz, nikt z tobą nie chce rozmawiać, nikt nie chce brać tych ulotek, no ja podeszłam, zaczęłam gadać, ktoś mi wszystko powiedział, to jaka stawka i tak
tak dalej. No super, super. No i rozdawałam te ulotki, tylko że mi się strasznie wszystko nudzi tak szybko, nie? Tam wiem, że tam dużo przedsiębiorców chyba też tak ma. No i tam się te ulotki, ileż można te ulotki, no to będę tą hostessą na promocji. No i też się zapytałam kogoś, kto roznosił te ulotki, słuchajcie, jakby to zrobić, żeby pracować jako hostessa. No słuchaj, ja znam taką osobę, pójdziesz tam, każdy mi wszystko powiedział. No to bardzo fajnie. No i no, strasznie nudne to było, słuchaj, że tak stoisz i stoisz i no i tak się za dużo nie dzieje. No to musiałam sobie jakoś organizować czas, nie? Więc sobie pisałam takie karteczki ze słówkami z tego francuskiego. No i tam nie wolno było mieć telefonu, nic. Ja to tak przemycałam w takich kieszeniach, jak się nikt nie patrzył, to ja się tam uczyłam. No a jak byli jacyś klienci, to tak się trafiało, że było dużo obcokrajowców, nie? No tam pogadałam z nimi, sobie myślę, fajnie, fajnie. No, no i robiłam coś takiego. No i tego francuskiego taki na fajny kurs chodziłam, więc się dosyć szybko nauczyłam, więc stwierdziłam, że aż mogę na tym zarabiać. No to mogę pisać pracę w szkole, nie? Tam znajomy, nie? Tam za no to było za jedna praca taka, ja miałam taką cenę, że A4 strona, nie, wypracowanie, to było no browar, kawa albo piątka, nie, kto jak chciał. No i piątek się zbliżał, no to ja już miałam za ten, zaplanowane, nie. No, no co tam jeszcze robiłam? No to pisałam te prace, a i to jest wizualizacja korepetycji. No stwierdziłam, że ten, że wartałoby mieć jakieś doświadczenie w uczeniu już, nie. No to jak piszę te prace, nie, w sumie jak kurs chodzę, to szybko idzie, bardzo fajnie, był przygotowany, strasznie mi się podobało, no to przecież na A1 to już mogę uczyć, nie, no to kto? No kuzynka, chcesz się uczyć? Tak, jasne, chcę. No i ona przychodziła do mnie tam w soboty rano, no i ja ją uczyłam, nie, nie wiedziałam jak się uczyć, jak kogoś uczyć i w ogóle, no to tak na wyczucie to robisz, nie, obserwujesz, patrzysz się, czy tam ma być kontakt wzrokowy z klientem, czy nie i tak dalej. No kuzynka się chciała uczyć, więc to było spoko. No i to jest jakby takie moje pierwsze zetknięcie się jakby z pracą. No, jest taka praca dorywcza, wiecie, z klientami i tak dalej. To może się wydawać, że to nie jest fajne. Ja pamiętam, że jak chodziłam na francuski, to mi nauczycielka mówiła, Agnieszka, gdzie ty, jakieś promocje, jak się włóczysz po weekendach, to nie jest dla ciebie, szukaj sobie innego zajęcia, nie? No, a mi się strasznie podobało na tych promocjach, bo tam wszystkich już znałam, nie? Tam szłam, tam panie z warzywniaka, cześć, panowie tam bułki, cześć, nie? Wszyscy się znaliśmy i ja po prostu obserwowałam, jak to wygląda. I no, tak się mówi, że nie powinno się radzić innym, ale jeżeli ja mam coś tam wam podpowiedzieć, to każda praca jest dobra, każda rozmowa z człowiekiem, czy nawet jak film, który nie jest interesujący, to no zawsze można coś z niego wyciągnąć, nie? Na przykład, dobra, to ja bym to zrobił inaczej, albo to podpatrzę, to mi się podoba, to mi się nie podoba, to bym zrobił inaczej, nie? No ja wszystko obserwowałam cały czas, nie? No i to, co robiłam, to później, jak już czytałam teorię na ten temat, to się nazywa proaktywność. Taki termin, czyli że jakby pierwszy wychodzisz z inicjatywą, nie? Że ja to zrobię, spróbuję. Nikt nie umie na początku, jak jesteś pierwszy dzień w pracy, to przecież nie wiesz, jak to będziesz wyglądać, nikt nigdy nie wie. No, ja zawsze wychodziłam z inicjatywą, no. No, na przykład tutaj też wyszłam z inicjatywą. No i słuchajcie, tam byłam w zeszłym roku na takiej konferencji Myśleć jak milionerzy, Asbiro. No i po tej konferencji myślę, no kurczę, no ja bym tam chciała wystąpić, nie? No ale, no tak, no i 9 miesięcy trwało, zanim napisałam maila w ogóle tutaj do Asbiro. Odpowiedzieli mi chyba na drugi dzień, albo dwa dni musiałam czekać, nie? Ja im napisałam takiego maila, dzień dobry, nazywam się tak i tak, byłam tu i tu, oto moja firma, nie? Tam ta szkoła językowa, co widzieliście na początku. Mam klientów stąd i stąd, robiłam to i to. Uważam, że powinnam zostać wykładowcą, ponieważ macie strasznie mało kobiet, teraz to jest bardzo modny temat, to jest deficyt, coś, nie? No. No i na przykład proponuję wystąpić wtedy i wtedy. Jeżeli ja mieszkam tutaj blisko, to ja zaproponowałam właśnie tą konferencję. Ja mam blisko, no wszystko gra, nie? Tam sobie, tu sobie popracuję, tu mam weekend wolny, gdzieś tam wpadnę. Znowu jest ta proaktywność, zobaczę, czy w ogóle mi się podoba jakieś takie występowanie, nie? No i Kamil mi odpisał, dzień dobry, wiesz, to fajnie, ale tak, no to może wpierw to jakiś wywiad w radio, a potem zobaczymy, nie? No, no jasne, oczywiście, kiedy? No i tam mówi, no to wiesz, to tam za pół godziny. No, ja mówię, no świetnie. I mówię, że bardzo, bardzo dobrze, nie? Dlatego, bo w tym biznesie to też to od razu tak zauważyłam, że to musi akcja, reakcja, już co będziesz czekać, co się będziesz przygotowywać, to musi być trochę, wiecie, no tak, trochę improwizujesz, trochę wiesz, trochę nie wiesz. No, tylko ja nie wiedziałam, o czym to ma być wywiad, czy ja mam przygotować, wiecie, jak się naucza online, czy jakich miałam klient. Ja
coś tam pogadamy, nie? No i coś sobie, słuchajcie, tam pogadaliśmy i to były te prace dorywcze. O tych pracach dorywczych myśmy godzinę rozmawiali, na tej kontestacji skończyło się. Tam trochę o podróżach pogadaliśmy, no. Więc cóż mogę powiedzieć? No, ta proaktywność jest bardzo ważna. Muszę wam powiedzieć, że na przykład po tym wywiadzie w kontestacji tam ludzie się do mnie do pracy zgłaszali, nie? Myślę, kurczę, fajnie, ludzie do pracy się zgłaszają, ludzie, którzy są chętni, nie? Żeby się uczyć tych języków. Myślę, matko, jedyna, co się dzieje, to ja się muszę uczyć tych biznesów, nie? Skoro tak się sprawa ma, że i klienci są, i ludzie, którzy chcą uczyć się, sami zgłaszają. No, słuchajcie, no to ciężko pomyśleć coś takiego, nie? No, tylko na przykład zgłosiła się do mnie dziewczyna z językiem włoskim, nie? Ja myślę, NJ8 zajmuje angielski, francuski, niemiecki. Kolejny język to już jest, no to trzeba wdrążyć system, zobaczyć, jak to działa, szkolić tych lektorów dla jednej osoby. Jak każdy się pyta angielski, więc no na tym się jeszcze zastanawiam, ale dziewczyna sama do mnie napisała i to ja sobie to bardzo ceniłam. Ona mi napisała takiego maila: dzień dobry, przesłuchałam wywiad, dostałam to, zajmą się państwo tym językiem, a może by tak włoski, ja jestem chętna, zrobiłam to, to i to. Więc myślę, kurczę, dziewczyna świetnie, nie? Świetnie. I nawet zrobiłam jej rozmowę kwalifikacyjną. Myślę, kurczę, jak robić te rozmowy kwalifikacyjne, nie? Bo ja nie byłam na żadnej, nie? Ja to no, po prostu zawsze jakby, no czułam taką dużą odrębność, że ja muszę tam mieć swoje, bez szefań przede wszystkim, nie? Takie cechy typowego freelancera, nie? Żeby, nie muszę mieć władzy, muszę mieć ludzi pod sobą, tylko no, że ja sama, bo ja wiem gdzie, jak se sama zrobię, to mogę sobie podróżować i fajnie, nie? No ale sobie myślę, kurczę, no dobra, to zrobimy tą rozmowę kwalifikacyjną. No to trochę poczytałam, że jakiś jest body language, jaki body language, co? Jak ja pracuję przez Skype'a, to ja pracuję na głosie, w ogóle bez kamery, nie? Na początku to jest dla wszystkich szok, a później jest tak, że po prostu jest ci wygodniej i czujesz się bardziej swobodnie, dlatego, bo no, tam nie musisz być w makijażu, może być tam w piżamie, jak masz lekcję 7 rano, czy tam przed pójściem spać, cokolwiek, nie? I uczeń się tak bardziej się otwiera, a jak się ktoś bardziej otwiera, no to szybciej się nauczy. No, jest taka fajniejsza atmosfera. No i słuchajcie, no to sobie myślę, właśnie słuchałam, jak przeprowadzać te rozmowy kwalifikacyjne, no i że patrzy w oczy, albo patrzy ten body language czy coś. W sensie, kurczę, ja nie wiem, czy to jest dobre, no bo jak dziewczyna ma pracować tylko głosem, a ja chcę zobaczyć, jak ona uczy, to ona nie może być zestresowana, nie? Ja jej nie powiem, jak robić tą lekcję i zobaczę, jak ona sobie sama poradzi. Nie wie, jak robić, no i ciekawy, nie? Jak się wykazała taką proaktywnością, kreatywnością, zobaczymy, nie? No i słuchajcie, no i faktycznie zrobiłam jej rozmowę kwalifikacyjną na Skype'ie bez kamerki, czyli nic nie widziałam. No i jak się już podpisuje później umowę, to się spotykasz z człowiekiem, widzisz, patrzysz się, ale ten pierwszy etap, w sensie nie, to tak nie może być, w tym, co ja robię, to nie. No i fajnie przeprowadziła tą lekcję, a później mówi, kurczę, ja nie wiedziałam jak, to przeprowadziłam na siostrze, żeby zobaczyć. W sensie, kurczę, myśli, dziewczyna myśli, fajnie, bardzo fajnie. No i ja sobie to bardzo cenię wśród pracowników, tylko żałuję, że to nie jest anglistka, bo wszyscy pytają tutaj angielski, nie? No i słuchajcie, musi być jakiś taki czynnik, że ty coś robisz, nie? Że no nie wiem, nie idziesz ze z kumplami gdzieś tam na weekend, gdzieś jedziesz, tylko no ja siedziałam na tych promocjach, stałam, to było, no to co, no zbyt to kreatywne nie było. Ja się starałam wykorzystać każdą opcję i tak to dosyć tak obserwować, nie? Co się mogłam nauczyć, jak działa ten supermarket, kto co zapisuje, jakie informacje, czy mogę się uczyć, nie wiem, naklejania cen. No ja się wszystko pytałam, nie? To jest dosyć dobre. Ja miałam bardzo dużą motywację, bo to ja tak zaczęłam, miałam 16 lat, co myślę, kurczę, 3 lata jeszcze, nie, no to studia to koniecznie muszą być w innym mieście, to też muszę jakoś mieć kasę na to. Ja miałam bardzo dużą motywację i czasem jest tak, że komuś się chce, ale myśli, kurczę, nie warto, bo ja z tego od razu nic nie będę miał, nie? Czasem też warto zaczekać, żeby się uczyć. Bardzo ważne jest to, co jest w głowie, czy zbieranie doświadczenia, bo nawet jak od razu nie masz tych pieniędzy, to możesz kogoś poznać, to ci ułatwi tą drogę. No są różne sposoby. No ja próbuję cały czas, nie? I w jakiejś książce niedawno przeczytałam, że to się nazywa metoda małych kroków, bo to, co ja robię, no nie jestem jakimś rekinem biznesów czy coś, no ale jestem tak z innej tej bajki biznesowej, no ale tak się w to wkręciłam, no i to powoli się rozszerza, nie? Moje działania są bardzo małe, ale muszę wam powiedzieć, że na przykład ta moja wiedza sprzed 2 lat, sprzed roku, pół roku, to było nic, nie? Teraz cały czas coś czytam, rozmawiam, inaczej się na to patrzę, nie? No i słuchajcie, żebyście tak też nie myśleli, nie, że chodziłam do szkoły, do pracy, praca, pieniądze i tak. Ja po prostu ciągle coś muszę robić, nie? No i taki fajny okres, jak
tak musisz jakby się tak zdefiniować muzycznie, nie? I no tam jak skończysz już słuchaj tej Majki Jeżowskiej, czy tam tych boys bandów, to idzie się w jakąś subkulturę, nie? I tam może być reggae, robisz sobie dredy, czy to może być jakiś hip-hop, nie? Chodzisz w tych ubraniach zazwyczaj, nie? No ja poszłam w stronę metal, ten najcięższy, nie? No i to się zaczęło, jak kolega mi dał taką płytkę zespołu Anatema, nie? Anatema, nie wiem, czy ktoś kojarzy taki zespół? Tak, o, fajnie. No i Anatema, to kiedyś to właśnie było takie ciężkie granie, jak tam chłopaki były młode, tam w ogóle z Liverpoolu, a później tam byli starsi, to się zrobił taki progresywny metal, art rock, coś takiego, nie? No i ja się tak strasznie cieszyłam, że odkryłam taką, wiecie, nową drogę, że mogę słuchać takiej innej muzyki, jest takie wspaniałe, jak, nie wiem, Metallica była pierwsza z Polski, tam byłam przy scenie, zespół Tool w ogóle jak odkryłam, akrymologia, te sprawy. No wspaniałe, wspaniałe. Metallica była w Chorzowie, dwa razy byli. Nie wiem, ale zastanawiam się, jak to da się łączyć muzykę Metallica z Toolem. No nie, to po prostu odkrywasz pewien nurt, nie? To nie znaczy, że jak słuchasz muzyki klasycznej, to nie możesz słuchać hip-hopu, nie? To... Nie chodzi o przyzwolenie, tylko taki... To masz różne schematy ludzi, nie? Ale nie. Masz... No normalnie możesz, no to jak to masz matematycznie. Wydaje mi się, że to masz matematycznie, jak masz schemat, no to masz różne koncepcje, że możesz łączyć, nie możesz, wydaje ci się to możliwe, niemożliwe, średnio możliwe, nie? No ja sobie po prostu, chodzi mi o to, że odkryłam tam jakąś drogę i coś tam słuchałam, no i tak słuchałam, że sobie myślę, kurczę, to ja muszę jakoś podziękować, że trafiłam na tą drogę, że tak mi się to podoba i tak dalej. No to wymyśliłam, że zrobię fan klub tego zespołu Anatema, nie? No oczywiście fan klub polski był, tam inne fan kluby, francuski, niemiecki, wszystkie były. Jakiego fan klubu brakowało? No międzynarodowego, który by zrzeszał wszystko, nie? Sobie myślę, no to ja to będę robić, nie? Czyli ja ten, nauczę się HTML-a, bo tam, no z informatyką, no co, no nic nie mam wspólnego za bardzo z jakimiś tam kablami. No to ja się nauczę właśnie HTML-a, prawie były wakacje, to coś trzeba było robić. No i stwierdziłam, że to były, kurczę, to był rok, słuchajcie, 2005 albo 2004. O, no te daty, dzięki, ale pamiętałam, coś takiego, nie? No to były czasy, co wiecie, modem i tak dalej, więc ja sobie wymyśliłam, że ja zrobię taką stronę, nie? I tam będzie taka zakładka recenzje i znajdę wszystkich fanów z całego świata i oni mi wyślą zdjęcia z koncertów, albo na przykład tam, gdzie ten zespół jeszcze nie dotarł, na przykład w Ameryce Południowej, no to tam będą zdjęcia fanów, fani będą pisać recenzje, jeżeli to jest międzynarodowe, to wszystko będzie po angielsku. No i jak to wpadłam na to, to się kurczę, super, super. No tylko tego HTML-a trzeba się nauczyć, nie? No i mój kuzyn miał taką książkę, taką cegłę, 250 stron, no i całe wakacje to czytałam. No i co wam mogę powiedzieć, kiepsko mi to wychodziło, strasznie kiepsko, średnio, ale przede wszystkim były emocje i tak teraz jak się patrzy z perspektywy, to właśnie tak mi się wydaje, że największy, ogólnie to ja nie znam tak przedsiębiorców, nie, ja znam podróżników, nie, jeżeli tak, cześć, jak się nazywasz, jak tam twój biznes, no nie znam takich ludzi za bardzo, tam mam dwóch czy trzech klientów, co też są przedsiębiorcami, no ale to nie są jacyś znajomi, ale tak mi się wydaje na podstawie, na mojej obserwacji i czy coś widzę w jakichś knajpach czy coś, to tak mi się wydaje, że największy błąd kobiety w biznesach to są te emocje, nie, że te, nie myślisz tak analogicznie, że masz plan, robisz, o, emocje, trzeba pomagać ludziom, nie, to tak nie może być, no ja tak zrobiłam z tą stroją internetową, że zamiast się skupić, tam zamknąć nawias, tutaj jakieś coś, no to jakaś literówka, ale ja robię fan klub, ja się tak cieszę, bo kobiety tak opowiadają, nie? No tak jest, nie? No czekajcie, co ja tam miałam mówić, nie? No i słuchajcie, no i tak, no i ta strona powstała, mój kuzyn mi pomagał, dwa miesiące się męczyłam, ale ją zrobiłam, nie? Jakoś się tam nauczyłam i tak mnie to zafascynowało, że potem się zapisałam na jakiś kurs o kablach, nie jak to się nazywa. Cisco, coś takiego, nie? To też na to chodziłam, no ale nie. Bo byłam ciekawa, nie? Co to w tym komputerze siedzi. No i słuchajcie, no ja sobie wymyśliłam, nie, że tam będzie taki dział recenzje.
czyli że będą piosenki, to będziemy pisać recenzje, nie? No to jak ja będę pisać do ludzi z internetu, żeby oni napisali recenzję po angielsku, to muszę dać dobry przykład i wpierw rzucić swoje recenzje. No tylko, że za bardzo nie wiedziałam, jak napisać taką recenzję, no to co tu napisać, nie? No i słuchajcie, no i stwierdziłam, że tak, no to będę podglądać, jak inni piszą te recenzje, nie? Była taka gazeta, chyba teraz dalej jest, Teraz Rok, no to ja tam przeczytałam mniej więcej, jak piszą recenzje, no i tak się zorientowałam, że tam jest jeden motyw przewodni i wszystko jest jakaś wielka metafora, nie? No to sobie myślę, kurczę, no to może nie to łup, tylko jest jedna ballada, to ja wybiorę tą balladę i tak myślę, kurczę, jaką by to metaforę? I mówię, kurczę, mam, jest, nie? Ta piosenka jest tak delikatna, jak trzepotanie skrzydeł motyla, nie? Jak to będzie po angielsku? Słownie, chciałam, już miałam takie myślę, zacięcie filologiczne, nie? No i faktycznie, no, napisałam tą recenzję, ale stwierdziłam, że to jest jeden trop, nie? Trzeba szukać kolejnych. No to słuchałam Radia Trójki takich wywiadów o muzyce. Jakiś koleś, taki ekspert opowiadał o Pink Floyd. No, że ja jak słucham Pink Floydów wieczorem, to ja odczuwam inne emocje, niż jak ja to słucham rano. Myślę, to jest to, ja tego heavy metalu będę słuchać rano i tam wieczorem. No i miałam tam dostawiony budzik, tak trzecia, czwarta, nie? No i no, co mogę powiedzieć? No miałam tam, no mam bardzo tolerancyjnych rodziców, ja to słuchałam. Oni nie bardzo rozumieją czasami, co ja robię i jakie tam wizje mam, ale oni mnie tam bardzo wspierają. No, no i słuchajcie, no i te recenzje powstały. Trzeba było jakoś też nakłonić ludzi, nie? Żeby też mi napisali jakieś recenzje, nic z tego nie będą mieli, to gdzieś tam w internecie będzie. No i ja miałam modem, więc musiałam mieć wszystko napisane na kartce, nie? Wpierw wejdę na tą stronę, wpierw sobie przygotuję szablon maila, kopiuj, wklej, ale jak będzie jakieś imię podane, to dam, żeby to było takie bardziej personalne, nie? No i powysyłałam i większość było na nie, albo brak odpowiedzi, albo co ty robisz, a w ogóle masz kontakt z zespołem? No i ten, i w ogóle nikt nie wiedział, kim ja jestem, bo ja miałam taki, bo to Niki się ma w tym internecie, ja miałam aż, a.s.h, nie? No bo Agnieszka, no to aż. No i nikt nie wiedział, czy to kobieta, czy mężczyzna, w ogóle kto to jest, ktoś tak pisał. No i słuchajcie, no i zrobiłam te maile, wysłałam, ktoś mi tam odpisał, ktoś mi powysyłał zdjęcia z Brazylii, że jacyś ludzie siedzą, nie, impreza, i o, my też słuchamy Anatemy. Więc myślę, kurczę, fajnie, i to wszystko było na tym właśnie, na tej stronie. No i co? No i stwierdziłam, no to czas ją reklamować. No to jak? No to wrzuciłam to na polski fanpage Anatemy. No i teraz jestem w stanie to nazwać. To się teraz nazywa hejty. 10 lat temu pierwsze hejty, nie? Że się tak napracowałam wszystko i dostałam takie coś, co ty aż zrobiłeś, że dlaczego to jest tylko po angielsku, nie jest to w języku polskim, a tam w ogóle masz literówkę, ja nie mogę tego znieść, nie jestem anglistą. No i trochę tego było, a z kolei zaś inni mówili, nie, dobra robota, fajnie, że taka inicjatywa wyszła z Polski, fajnie, żeby się zespół o tym dowiedział, nie? No i co wam mogę powiedzieć? No to tak trochę jest w biznesach, że musisz przewidywać, podpatrywać innych, tak jak ja te recenzje podpatrywam, tak trochę na czuja, ale to bardzo fajnie można do biznesu porównać, nie? I ja miałam takie coś, że te pierwsze hejty, no ja nie miałam za bardzo na to czasu. No, ja wiem, że tak robił Winston Churchill, że jak się go mówi, panie, wy się nie denerwuje czy coś, panie, ja pracuję po 20 godzin, tam jakieś strategie robię, co sobie zaplanuję, czwartek 17 do 17.15, denerwuję się, no nie, ja nie mam czasu na to, sobie myślę, nie, no świetne, no i tak mniej więcej próbowałam to zrobić, no i w internecie to reklamowałam, no i sobie myślę, kurczę, ale to trzeba tak osobiście do człowieka, bo to jest tak inaczej, nie? No i słuchajcie, obok mnie był jakiś taki w Czechowicach, Dziedzicach, taki piknik rodzinny. I słuchaj, to było niezłe. Ja się patrzę na repertuar. No i piknik rodzinny to są takie, no co, no takie jakieś biesiadne piosenki, wiesz, tak z kiełbasą chodzisz, coś tam, nie? I patrzę się, nazwa zespołu, nie pamiętam, to były jakieś siekiery, 666, sobie myślę, to jest to, nie? To jest to. Sobie myślę, teraz znowu znam słowo, to jest target, nie? Sobie myślę, że już tam będą ci ludzie, co będą słuchać tej muzyki, tak ich znajdę, nie? No i słuchajcie, no i faktycznie tak było, ja pojechałam na ten piknik rodzinny, no i tam rodzice, dzieci, balony, jak sobie chodzili, nie? No i nie wiem, kto wymyślał program, no ale to było chyba godzina jakoś w południe, 13, 14, nie? No i zmienia się repertuar totalnie, jakiś death metal leci, nie? Tam jakieś pogo przy scenie. No to ja wtedy, ja tak w liceum to chodziłam, jeansy, t-shirt, nie?
No i tak sobie podchodzę, no i witam, goście są zajęci koncertem, pogo i tak dalej. No tam byli tam, ja wiem, z pół metra wyżsi ode mnie czy coś. Ja tak za plecy zaczepiałam, mówię, dzień dobry, przepraszam bardzo, jestem Agnieszka, jestem z międzynarodowego funk-shopu zespołu Anatema. Czy znasz ten zespół, nie? No i kolesie się na mnie patrzyli jak, no, jak jakieś widmo, nie? Bo tu mam koncert, ktoś mi mówi, jakiś przedstawiciel z jakiegoś fan-klubu międzynarodowego, nie? No i ja mówię, no, czy znasz taki zespół Anatema? Nie? Nie. Ja mówię, to jest błąd. A poza tym widzę na twojej koszulce, że słuchasz Pink Floydów. Widzę to po logo, przecież to mają taką płytę. A Anatema się przecież wzorowała na Pink Floydach. Czasami na koncertach grają ich piosenki. I wtedy taki był moment kulminacyjny, że wyciągałam z kieszeni taki te pomięty, jakieś kartki, gdzie miałam ten adres internetowy, nie? I mówię, że to jest, zapraszam. To były wtedy takie książki adresowe, nie? Nie, jak się księga gości, nie? Że zapraszam, wpiszcie coś tam, nie? No, no i to zrobiłam. I faktycznie, no, chcę wam powiedzieć, że ja cały czas wychodziłam z jakąś inicjatywą. Jak miałam problem, jak sobie analizowałam te teksty, nie, co autor miał na myśli i tak dalej, no to jednego nie mogłam za bardzo zrozumieć. Kurczę, o co mu tam chodziło? No i napisałam do kolesia, on kiedyś był w Anatemie, później grał w takim zespole Antimater, no ja napisałam do niego maila, nie, przepraszam bardzo, co miałeś na myśli, pisząc w tej piosence to do. I koleś mi odpisał, sobie myślę, kurde, odpisał mi, wow, że to... No, to on mi napisał, że sztuka to jest, wiecie, to jest taka nieskończona ilość interpretacji, w zależności co czujesz, to tak jest, nie? W sensie, to czemu w szkole zawsze jest, co autor miał na myśli, a artysta mówi mi coś innego? W sensie, kurczę, że tu takie fajne rzeczy robię w tej szkole, to tak mi nie pasowało, nie? No, no i cały czas chcę wam powiedzieć, że wychodziłam z inicjatywą, coś robiłam, w życiu nie myśląc o biznesie, no i zarobiłam na tym nic, nic na tym nie zarobiłam. I na zakończenie muszę wam powiedzieć, że link do tej strony był na oficjalnej stronie Anatemy Polskiej Fan Klubu. I było coś takiego, że nasza strona jest w przebudowie, a zapraszam tutaj na fanklub, nie? I później, wiecie co się stało, no tam skopiowali wszystko, takie jakieś tam pomysły i tak dalej, co myślę, kurczę, taka praca, tyle zrobiłam, całe wakacje, koleś mi to wszystko skopiował, tylko miał to lepsze, nie? Takie informatycznie, miał kontakt z zespołem, teraz to jest nic odkrywczego, ale jak zrobiłam jakiś tam quiz, coś, no. No myślę, ja dziękuję. No wiecie, co się wtedy stało? Jesteś może z Bydgoszczy? No to dostawałam maile od ludzi. Nie martw się, że dobra inicjatywa. I to właśnie byli z Bydgoszczy, że zrobiłaś coś dla zespołu. So myślę, kurde, ale jaja, nie? Tam ktoś do mnie napisał. No, zdarzyło się też, że chyba 2 albo 3 brytyjskie zespoły do mnie napisały i mnie poprosiły, żeby umieściła ich baner na mojej stronie, nie? Żeby ich reklamować. Myślę, jejku, ja mam iść do szkoły, wrzesień, a mi tu jakieś zespoły piszą. No, no fajnie, no cieszyłam się, bardzo się cieszyłam. No, tylko mam teraz takie pytanie, po co ja to wam opowiadam, tą historię? Jak to się ma do waszych zarobków, do waszych biznesów? Co wy się z tego możecie w ogóle nauczyć? No jest zaangażowany. No faktycznie, czyli w sensie, że jak człowiek jest zaangażowany, to... Wychodzi mu biznes? To się szybko uczy. Jeżeli się szybko uczy, to można przerobić na pieniądze. No, no dobrze, dobrze. Coś jeszcze? Żeby nie przyjmować się bila. Też może być, pewnie, pewnie. No, słuchajcie. Ja wymyśliłam coś takiego, że taka historia w zależności... Bo każdy człowiek jest inny i w zależności jaką macie osobowość, to mógł być dobry motywator. Kurde, tam zrobiła to, ja 16 lat, fajnie, to ja biznesu nie zrobię. I to może być taki kop, taki zrobię to, ja też zrobię firmę. Da się, wszystko się da, nie? Ale jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś z was jest czy tam bardzo wrażliwy, czy się porównuje do innych, to może być zupełnie inny wydźwięk. Na przykład to może dołować taka historia. Jeżeli słucha się tych motywatorów, jak ja, znaczy, no tak, ludzie, którzy motywują i słyszę ich historię, tu milion pierwszy, miałem tyle lat, tu zarobię, tu dom, to proste, słuchajcie, jak ja mogę, co wy nie możecie? No, jak ja słuchałam kilku takich historii, myślałam, że się zeżygam. Kurczę, dla mnie to działało...
ja potrzebowałam jakiegoś planu, konkretów, a nie jakichś takich historyjek, nie? No, więc jeżeli mogę wam coś radzić, to jest absolutnie nie wolno się do nikogo porównywać. Jeżeli mieliście na przykład złe odczucia, słuchając tej historii, takie kurczę, ja w moim życiu nic nie robię, jest beznadziejnie, to też jest ciężko wchodzić w biznes, bo w biznes to trzeba mieć, no, trzeba mieć odpowiedni charakter, podejście, zawsze się znajdzie jakiś hejt. Zawsze jak się robi coś na większą skalę, to ktoś to będzie komentować, zawsze. Czasem życzliwie, czasem nie wiesz, czy jest życzliwie, bo chcesz, żeby to był twój przyjaciel i tak dalej. Trzeba sobie wyrobić odpowiedni temperament do tego. Nie? Jeżeli chodzi z tym porównywaniem się, to jest taka cecha, myślę, ludzi, nie? Patrzysz się, kurczę, jak jemu jest fajnie, jemu tak wszystko prosto przychodzi, staje, pyk, nie? Gotowe, biznes się robi. No to tak nie jest, to jest duży wkład pracy, trzeba myśleć, uczyć się na błędach i tak dalej, nie? No to było, ja to nazwałam, że to jest takie sianie ziarna, że to wszystko to, co ja, bo ja teraz firmę prowadzę 2 lata i się fajnie rozwija, tylko że to nie jest 2 lata pracy, tylko wszystko mnie uczyło. Całe życie, cały czas staram się obserwować, kto co robi, staram się rozwijać. Jak słucham jednego gatunku muzycznego, to nie znaczy, że nie mogę oglądać jakiegoś filmu. Nie ma ograniczeń, robisz co chcesz, nie? No. To jest takie, to co tutaj ja teraz robię, to jest też takie ośmielenie się do wejścia do tego świata tych biznesów, bo ja nie znam takich ludzi, którzy się zajmują biznesem, bo też jest to na pewno jakieś specyficzne podejście. Później jak tak już mi się wydaje, później to już jest tylko czysta kalkulacja, nie? To mi się opłaca, to nie, to sprzedam i tak dalej. No, ja sobie tak powoli zaczynam i nawet nie wiem, czy pójdę w tym kierunku, że tak do końca życia, nie, ja jestem bizneswoman, kolejny tam biznes, więc tam, wiecie, próbuję różnych rzeczy, nie? No, no i co mogę powiedzieć? No, pierwsza inwestycja to też była dosyć wcześnie. Ja sobie myślę, kurczę, kurczę, tak zbierałam te pieniądze z tych wszystkich, no, nie, 16... No, 3 czy 4 lata zbierałam z tych promocji, z tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. No i mogę powiedzieć, że wyciułałam, bo to są takie, wiecie, no w takich drobniakach wyciułam 4000. No myślę, kurczę, jak idę na studia, to mi się kasa przyda, no to trzeba to jakoś powiększyć. Niedobrze jest, myślę, tak przypisywać takich jakby łatek, nie? Ale jak już mam, no to ja jestem jakby bardziej humanistą, że te netto brutto nie bardzo. No i stwierdziłam, że to może jakoś zainwestuję, a nie bardzo wiem jak. No może pół zaryzykuję, pół stabilnie, czy jest coś takiego. Tak, jest. No i wyjęłam te pieniądze zaraz przed rozpoczęciem studiów i zarobiłam bardzo dużo. Dla mnie była w ogóle astronomiczna kwota. Miałam około 6 tysięcy, nie? 6 tysięcy to masz, mieszkasz w innym mieście za mniej więcej pół roku, masz czynsz, płacisz, myślę, kurczę, super, nie, to na studia jest fajnie. I tak się zastanawiałam, bo wiecie, tak sobie myślę, oszczędzam, coś tam robię, niby mam frajdę, niby to jakieś pasje są, no ale co z tymi studiami, nie? Może wartałoby zostać w moim mieście, może gdzieś pojechać. No i myślę, nie, no to koniecznie trzeba pojechać, bo nie zawsze jest tak, że jak oszczędzasz pieniądze, to jest dla ciebie dobrze, dla rozwoju jest też dobrze zmieniać środowisko. No na przykład tutaj przyjechałam też sama, bez nikogo, i sobie myślę, kurczę, ciekawe jak to będzie. Nikogo nie znam, ciekawe jak się znajdę, nie? No zobaczymy, co będzie, to będzie, nie? No i też tak myślałam, że gdzie mogę iść na studia, no w sumie znajomi to Kraków, Katowice, w sumie to Wrocław, nigdy nie byłam, to czemu nie, nie? Tamtych będę odwiedzać w 2 miastach, ja jestem w 3, no to już mam 3, nie? To mogę zwiedzać. Na początku też się zastanawiałam, jest coś takiego jak kredyt studencki, nie? No ja myślę, nie, no nie wiem, czy to będzie dobre, w sumie nic nie umiem i mam się zapożyczać. To nie bardzo, nie? Na kasę pracowałam naprawdę ciężko, ale sobie myślę, nie, nie, to jest tego warte, bo wtedy się nauczę innych rzeczy. Oj, dobra, dobra. Tylko sobie myślę, dobra, no ale co po tym pół roku, nie? Jasny gwint, co ja zrobię? Już nie będę pracować na żadnych promocjach, nigdy w życiu. No to sobie myślę, tak, no to co ja umiem? No to te języki cały czas się uczyłam, to będę uczyć francuskiego. No i dałam ogłoszenie, no i nikt mi nie odpisał, słuchajcie, nikt się nie chciał uczyć. Tylko że ja tyle rzeczy robiłam, że ja naprawdę nie miałam czasu się martwić. To jest bardzo fajne, jak co chwilę coś robisz, ma dobra, nie wyszło, trudno, poprawię, ciach, ciach, następne. No, no i sobie myśli, jejku, ja bardzo prosto myślę, to jak nikt nie chce się uczyć w moim mieście, no to musi się ktoś znaleźć statystycznie, kto będzie chciał się uczyć w innym mieście, nie? No, no dobra, jak ja to zrobię? No i tak idę, myślę, to chyba w kontestacji opowiadałam. No i patrzę się, jest billboard, jakaś firma się reklamowała i tam był taki napis, jak chcesz się czegoś dowiedzieć więcej o naszych usługach, to przez Skype'a, no, masz za darmo. Myślę, kurczę, to jest to, nie wiem, co to jest ten Skype, ale to jest to, ja to będę robić, nie?
No, no, no i co? No ja miałam modem i tak dalej, nie? Sobie myślę, to ja będę uczyć przez tego Skype'a, nie? No ale jak się uczyć, to trzeba wpierw być w roli nauczyciela i ucznia, jak to zrobić w ogóle? A trzeba się jeszcze języka uczyć cały czas, nie? No dobra, da się zrobić, nie? No to co? No to zaczęłam od tandemu językowego, język za język. Nie od razu jestem, ja uczę francuskiego, ty mnie ucz angielskiego, nie? Czemu nie? No i napisałam, ludzi znalazłam na portalach językowych, nie? No, znalazłam i napisałam język za język, kto chce. No, no i faktycznie ludzie się pojawili i to jest tak, jak nie płacisz za usługę, to umawiasz się na godzinę, nie? I ktoś ci przyjdzie albo nie. Ja na przykład z połowy tam nie miałam randkę, mówię, dobra, słuchaj, nie wystarczy tej randki, ja muszę iść. Jechałam do domu na tego Skype'a, kolesia nie było z tej wymiany, nie, nie, że los jest przeciwko mnie, kurczę, i strasznie dużo miałam takich sytuacji. No i chyba to była czwarta czy piąta osoba i ja uczyłam francuskiego, to była trzecia, czwarta lekcja, już mniej więcej widziałam, na czym to polega, jak to robić. No i koleś mi mówi, ty słuchaj, ja mam szkołę językową, chcesz dla mnie pracować? Myślę, jacie, nie, już. I słuchajcie, ja nie wiem, czy ja byłam gotowa, czy nie byłam gotowa, to oczywiście, bo ja nie miałam wyjścia, nie? No, no ja no i tak zrobiłam, no i tak mi firma powstała, nie? Pracowałam w szkole językowej, no i później dwa lata temu stwierdziłam, że już nie, to ja chcę sama robić, bo jednak, no ja mam inną koncepcję i tak dalej, nie? No, i jeszcze muszę wam powiedzieć, że jak ja sobie wymyśliłam, że będę przez tego Skype'a robić zajęcia, no to co jest potrzebne? Tylko komputer, nie? Laptop, tylko że ja nie miałam laptopa. No nic, ja od zera, nie? Wszystko od zera. No mieliśmy taki z bratem stacjonarny komputer, no ale jak się przeprowadzałam do Wrocławia, to nie miałam. I mój kolega z klasy mi zrobił komputer z jakichś starych części, taki wiecie, wielki ekran i w ogóle. I on tak strasznie brzęczał na tych lekcjach. I no i co ja mogę powiedzieć? No albo się załączył, albo się nie załączył, bo był stary, nie? I od razu wiecie, klient, że umawiam się na godzinę, pani nie ma, coś trzeba przepraszać, trzeba szybko wymyśleć, a ja nie miałam czasu się tym przejmować, tylko trzeba było powiedzieć, jasne, oczywiście przepraszam, tak, moja wina, robimy lekcję wtedy, bo nie mogłam dotrzeć na zajęcia, tutaj będzie jeszcze bonusowa, teraz proszę nie tracić czasu, proszę to ćwiczenie i już pani ma powtórkę, nie? No, no i słuchajcie, po pół roku pracy ja byłam w stanie sobie już kupić laptopa. Po pół roku i ja miałam taką ściereczkę do niego, ja go tak polerowałam, że to kurczę, jest ten laptop, no i tak o niego dbałam, no to od razu inaczej cenisz rzeczy, nie? I no i mam takie pytania, nie? Skąd wzięliście pieniądze na ten obóz? To byłoby bardziej pytanie, jeżeli tutaj byłyby osoby takie właśnie z liceum, początek studiów, które chciałyby założyć firmę, bo myślałam, że taki jest target, do takich ludzi będę mówić. No więc, no to czytajmy myśl, nie? Że jak ktoś ci coś daje na tacy, to po prostu to bierzesz, nie? I no okej, ale jak się starasz na przykład jeden biznes, drugi, trzeci, nie wychodzi, jak już dojdziesz do tego, że ci wyjdzie, to naprawdę bardziej to szanujesz. I wiem, że tutaj w Asbiro jest coś takiego, dotacje unijne, tak, nie powinno się, no ja tak tej teorii właśnie tak średnio, nie, czytałam, ale to mi się wydaje, że no właśnie ja bym to tak porównała, że jeżeli startujesz i ktoś ci mówi, dobra, masz 50 tysięcy na jakiś gabinet, możesz urządzać, już to kupię i wtedy jakby no nie myślisz. Jak zaczynasz od zera, to po prostu myślisz. No i muszę wam powiedzieć, że ja nie jestem takim zwolennikiem czytania książek. Tak, żeby tak dużo czytać, naraz i tak dalej. Bo jak czytasz książki, to są myśli innych ludzi. Tak samo jak rozmawiasz z ludźmi cały czas z innymi, to cały czas to są ich myśli. Jak słyszysz myśl jakiegoś człowieka, to kodujesz w głowie i potem to zostaje jakby twoja myśl, nie? A jak w ogóle nic nie czytasz i z nikim nie rozmawiasz, to jakby znajdujesz siebie, nie? Ja miałam taki czas, to był pierwszy rok działalności, kiedy tam nic nie wiedziałam o tych biznesach, a klienci faktycznie byli. No to tej pracy było tak dużo, ja się oczywiście, wiecie jaki błąd zrobiłam? Ja się na wszystko zgodziłam, byłam sama, myślę, to jest to, nie? Nie mam szefa, znam, kurczę, jak ci jest fajnie, przecież możesz podróżować, nie? Klienci są, ja wiem, że są. I ten pisze, i tamten dzwoni, potem się to zrobił marketing szeptany, że jak męża, to jego kuzynkę, sąsiadka z dołu przyszła po cukier, on miał lekcję, można się tak uczyć, wow. No i co? No i wiecie jak ja pracowałam? Tak, od poniedziałku do piątku 8 godzin. No ale sobota, niedziela byłoby wolne, no to ja sobie wymyśliłam, to tak nie może być, bo że pracujesz i nic. To musi być zachowana jakaś równowaga, nie będzie po 8 godzin, a co dwa tygodnie to będzie 8, 10, sobota
5, niedziela 3, nie? No i, no i cały czas pracowałam, wszystko robiłam sama, wszystko się zgodziłam. I tak rok czasu, nie? No to było dosyć dużo, to było bardzo głupie, nie? I tu jest jednak brak tej teorii, ale to bardzo uczy. No i, no i słuchajcie, no i chcę wstać, sobota, nie? Lekcje dopiero po południu. Kurczę, no nie mogę wstać, nie? Ja nie mogę ręką ruszyć, nogą ruszyć, coś powiedzieć, gardło mnie boli, wszystko. No to się nazywa chyba wyczerpanie organizmu czy coś. To słuchajcie, to jest taka głupota, nie róbcie tego, nie róbcie tego, bo zdrowie jest bardzo ważne, nie? Ja nie wiedziałam w ogóle, jak się odnaleźć w tym, bo to wszyscy nagle chcieli, no to mi się wydawało, że to firma działa, nie? Bo klienci chcą. No i wszystko robiłam sama, to nie można wszystkiego robić samemu, trzeba wszystko zlecać, nie? Dobra, lecimy dalej. No, jak prowadzić firmę? Jeżeli, no to wy macie firmę, nie? No to wiecie, jeżeli tutaj byłyby osoby, które by nie miały, no to często padałam pytania, dobra, i skąd wziąć pomysł i jak to prowadzić? No, no to ja tak prowadziłam. Wiedza biznesowa zero, przeczytane książki, marketing zero, kursy zero, bo ja miałam motywację i chęć. No, jest to dobre, nie? Bo wtedy się nie zniechęcasz i nie wychodzi, no ale co z tego, dam radę naprawię, nie? No, żeby pozyskać klientów, no to co ja zrobiłam? W zasadzie ja nie miałam strony internetowej, bo to kosztuje, nie? Po kosztach lecimy. To stwierdziłam, że napiszę ogłoszenie w internecie, które jest darmowe. No, ja je skonstruowałam jako intelektualne wyciskanie, czyli porównałam lekcje języków obcych do ćwiczenia na siłowni, że to jest tak intensywnie, pot ci będzie kapać w ogóle, samogłoski, spółgłoski, oprócz tego będzie jeszcze wiedza, jak chcesz, kulturalna, literacka, czyli wszystko to, co miałam na studiach, chciałam sprzedać, nie? No bo ja to wiem, no to powiem to innym i jeszcze zrobię z tego atut. No i to się teraz chyba nazywa jakoś, że to się definiuje target czy coś. Po prostu wszyscy moi klienci to byli i są bardzo inteligentni ludzie, od których ja się uczę, nie? Prowadząc lekcje, to na przykład wykładasz teorię o zaimkach, no a oni ci mówią, słuchaj, taki link, taka książka, ciach, ciach. No i bardzo się przy nich nauczyłam, nie? I jeszcze próbowałam, tak sobie myślę, kurczę, fajnie by to było, jakbym uczyła kogoś znanego. Bo jak będę uczyć kogoś znanego, coś będę reklamować, że w mojej szkole uczy się ten, nie? No tylko co? No nie znałam nikogo, żadnego celebryty. No to co zrobię? No to tak stwierdziłam, że to musi być ktoś znany, ale tak nie za bardzo znany. Czyli na przykład, no taka filozofia, czyli na przykład myślę, no tam ludzie teraz co robią? No to teraz piszą blogi, fotografują zdjęcia i o tym rozmawiają, nie? No i kto jest mistrzem? Bloger Kominek, nie wiem czy go kojarzycie. No, no to stwierdzę, kurczę, to napiszę do kolesia, zobaczcie jak on tam pisze te swoje blogi, mniej więcej w takim stylu mu napiszę maila, nie? I tak. Nigdy się nie wolno łudzić. Cały czas działasz, ale się nie nastawiasz, nie? Że napiszę i pół godziny czekasz, kurczę, jeszcze nie odpisał. Ja stwierdziłam, że napiszę 50 tych maili i robię coś dalej. No, no i słuchajcie, no i tam przeczytałam te blogi, to jedzenie, nie? Tam mówię, że like, że wspaniałe, że jaka wieczerza se robi. Myślę, kurczę, świat tam szaleje, no ale dobrze, no takie trendy, no co ja zrobię? No to napisałam mu maila, że było mi, no po prostu oferta, nie? Że ja go chcę uczyć. I jeszcze mu wkleiłam zdjęcie jakiegoś steka, co miałam, jedyne zdjęcie jedzenia, no żeby nawiązać, że ja go znam, że ja czytam, no tak, tak. I tak sobie pomyślałam, albo nie odpiszę, albo odpiszę i powie super, super, ale wiesz, że nie mam czasu. Odpisał, słuchajcie, po 2 dniach, powiedział, że świetnie, super pomysł, gratulacje, nie mam czasu, nie? No, dobra. Dobra, kolejny z listy. Nie wiem, czy kojarzycie Łukasza, który prowadzi jakiś, no, to się nazywa wideoblog, tak? No, jakiś talk show, że sobie wymyślił, że on sobie siedzi w domu i tam celebryci do niego przychodzą, nie? Mówię, świetnie, to ja napiszę do niego, nie? No i napisałam do niego. I to napisałam, chciałam napisać mu list taki ręcznie, żeby to było inne, żeby się odznaczyło. No ale on był na fejsie, ja napisałam na fejsie. No i on mi od razu odpisał. Kurczę, od razu. I on mi napisał, przychodzi do mnie 100 takich wiadomości dziennie, odpiszę jak wrócę. Nie? No i tam nie odpisał, nie? No ale to się mu nie dziwię, bo to no nie można tak kogoś wykorzystywać, a ludzie pewnie do niego, wiecie, walą. Napisałam do TVN Style, nie? Że kobieta, że biznes, że promować, bo tam miałam... Napisałam książkę i po prostu chcę ją wydać, nie? I myślę, kurczę, mam jeszcze w planie drugą i trzecią, więc dobrze byłoby zrobić wydawnictwo. Nie? Bo już tam poczytałam, że tam, no, Empik, Marsza, że to nie bardzo. A ja, że mam pomysł i tak wiem, no, tylko że nie bardzo wiedziałam, jak to zrobić. W sumie dalej nie wiem, bo jak ktoś z was wie, to będzie fajnie, jak wymieni. Kurczę, nie wiem, kto to jest, a słyszę o nim od wczoraj, no? No, to sobie...
to chętnie sobie z nim porozmawiam. No i napisałam do TVN Style właśnie z prośbą, że właśnie kobieta, biznes i tak dalej. I to napisałam, kurczę, pisałam, słuchajcie, ręcznie, nie? Żeby to się odznaczyło. Normalnie wszystko się robi na komputerze. No mnie strasznie ręka bolała, ale napisałam jakieś 2 strony listu, ładna papeteria i tak dalej. To oni w ogóle nie odpisali. No to kolejni z liści to były chłopaki z, nie wiem czy kojarzycie, przewodnik taniego podróżowania. Znaczy, no nie wiem czy jesteście związani z podróżami, ale to jest, oni napisali taką książkę Paragon z podróży, nie? A dwójka kolesi sobie siedzi, nie? Tam matura czy coś. Mieli jakąś mapę, ty stary, fajnie byłoby tu pojechać. A drugi mówi, ty wiesz, ja też bym pojechał. W ogóle się nie znali, ale tak myśleli, że fajnie byłoby podróżować. No i zaczęli podróżować, a że nie mieli pieniędzy, to musieli to zrobić bardzo tanio. No i napisali książkę o tym. Do nich nie pisałam z biznesami, tylko z takimi pomysłami podróżniczymi. Też mi odpisali, super powodzenia i tyle, nie? Nie mamy czasu. No, no i co jeszcze zrobiłam? No w tej kontestacji byłam, a z biuro, nie wiem, czy kojarzycie, to jest jakaś taka szkoła, nie, biznes, rozwój, coś. Powiedziałam, dobra, spróbuję, nie, napiszę maila. To niektórym z wam te opowiadałam, nie, że chyba przy śniadaniu czy przy obiedzie, no, że nigdy nie występowałam publicznie, więc myślę, no nie wiem, jak to będzie, nie. No ale co, no trzeba próbować, nie? Proaktywność, no to ciach, działamy. No i napisałam tam maila do Kamila, nie, tam, no, że chcę wystąpić i tak dalej. Byliśmy w tej kontestacji, dobra, możesz wystąpić tutaj. No i taki miły głos w telefonie do mnie dzwonił, tak mnie poinformować, nie, że dzień dobry, że będzie pani wystąpić wtedy i wtedy. Ja mówię, czy jakieś pytania? Mówię, no tak, no ile będę występować? Godzinę, cisza, nie? Półtorej, cisza, nie? No 2 godziny. Czy da pani radę, nie? Co, jak nigdy nie występowałeś publicznie, to nie wiesz, czy dasz radę. To jest w ogóle złe pytanie. Oczywiście, że dam radę, ależ nie ma problemu, nie? Jasne. Zawsze coś opowiem. No, a chodzi o to, że ja się, czy w biznesie, czy tam, jak ja chciałam jakiś nowy język, ja się nie zastanawiam, czy ja dam radę, czy nie dam rady, tylko sobie postanawiam, robię to, żeby zrobić to, potrzebny mi jest punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci. Czyli jeżeli mam występować 2 godziny, to jest 2 razy po godzinie, to jest 4 razy po pół godziny, czyli 8 razy po 15 minut, czyli potrzebuję 8 motywów i mniej więcej kwadrans muszę o nich opowiadać, około. No to dobra, no to piszę, co ja zrobiłam. No i ciach, no i jest, nie? No i coś tam wam mówię. No i słuchajcie, no i słuchajcie, co się stało? No klienci są online, nie? Więc ja nie potrzebuję wizytówek. Po co mi strona internetowa, jak to wszystko był marketing szeptany? Teraz już wiem, jak to się nazywa, bo czytam. Nie czytam, nie? No bo ktoś komuś powie i tak dalej, to po co mi strona internetowa, nie? W sensie, kurczę, jak chcę wystąpić, nie? W tym Asbiro, no to jest taki motyw, to zrobię tą stronę. I klienci też mówią, Aga, zrób, wiesz, zrób. No, ale słuchajcie, jak ja na przykład pobieram opłatę za miesiąc zajęć z góry. Czyli masz pierwsze zajęcia i płacisz za miesiąc z góry. To jest, nie ma strony internetowej, masz płacić z góry, nie? Więc wydawało mi się, że no tak na chłopski rozum, co ja mam zrobić? To jeżeli ja uczę przez Skype'a, no to jakość musi być dobra i muszę zbudzić zaufanie klienta, dlatego, bo my się nie widzimy. Miałam klientów, wiecie, z Brazylii, z Korei, z Kanady, no i z różnych tam europejskich miast, no ale z Polaków też oczywiście. No więc jak będzie zaufanie, to nie będą płacić te pieniądze, a prawda jest taka, że jak masz tam pierwszą lekcję za darmo, no to wymyślasz. Jak masz płacić jakby nie od góry, tylko od dołu, no tam zapomniałem, nie wiadomo kto to jest. A jak płacisz z góry, to klient bardzo to jakby szanuje, jest na lekcji i tak dalej. Udało mi się to stworzyć w ogóle. Płacili mi ludzie bez strony internetowej, nie? Jakaś tam działalność była. Ja nie miałam czasu w ogóle myśleć o tym, po prostu tak powiedziałam, tak jest, ciach, ciach, ciach. No, teraz tak to analizuję, no nieźle. No i zrobiłam tą stronę internetową, jakieś to, po 2 latach działalności nie strona była. I słuchajcie, ile ja się nauczyłam przy tej stronie internetowej. Ja inaczej pozyskuję w ogóle klientów. No ale dobra, no to żebyście wiedzieli, kim ja jestem, że jest taka strona, no to ona jest. Więc, czekaj, co ja tu napisałam? Jest mi potrzebna? Tak, strona nie jest mi potrzebna, tak. No dobra, tylko sprawdzę, która jest godzina, dobra? Bo nie wiem jeszcze. Zaraz, 11. Dobra, no to spokojnie, spokojnie. No to słuchajcie, to ja sobie wymyśliłam tak.
Na pewno są jakieś książki, nie? Kolorystyka w internecie, strony, przekuwanie uwagi, coś. No nie będę tego czytać, bo mam bez sensu biznesplan, znaczy go nie miałam i cały czas muszę pracować, nie? Więc ja się bardziej skupiałam na tym, żebym ja pracowała mniej, to znaczy udzielałam mniej lekcji, żeby już ktoś inny to robił. No ale i tak musiałam go szkolić, tak cały czas pracowałam. No starałam się zmienić system, więc myślę, że strona internetowa, no dobra, no to zrobimy to, no bo mam to wystąpienie, nie, to musi być. Więc tak, ja myślałam tak, jak to są klienci z, no, z tego świata, to musi być coś bardzo neutralnego, to będzie szara, nie? Bo jak zrobisz jakiś, czy fioletowy, czy pomarańczowy, ktoś lubi, ktoś nie, ja myślę, że szary jest neutralny, to co jest ważne będzie na czerwono, nie? Koniec filozofii, koniec, nie? I ciach. A to, co jest ważne, to na co? Ja zawsze się tak patrzę. Jak ja bym była na miejscu tego klienta, a ja jestem wybrednym klientem, ja zawsze widzę, co można zrobić lepiej, nie? W sensie, kurczę, jak ja bym była klientem, to jaka strona jest internetowa, to mnie nie za bardzo interesuje, bo to ktoś komuś zleca, tylko referencje od ludzi, to jest ważne, czy im się podobało, czy nie. Czyli albo marketing szeptany, albo referencje faktycznie, że ci ludzie są. No i słuchajcie, wszyscy mi napisali takie piękne referencje. Ja jeszcze poprosiłam o zdjęcia. I nie takie zwykłe, tylko szalone, nie? Czy z jakiejś podróży, czy ktoś na przykład siedzi przy fortepianie. Tak, to są klienci NJO, inteligentni ludzie, którzy czytają, chcą się uczyć i tak dalej. No i trzeba było tam jakiś tekst napisać na tej stronie internetowej, nie? No dobra, myślę i tak coś tam napisałam, nie? To też nie było takie jakby dla mnie bardzo ważne, bo to po prostu ja miałam tych klientów, nie? To, no ale coś musi być na tej stronie. No i między innymi się myślę, motto, jakie może być? Mam, rozsiewanie miłości do języków na całym świecie, przecież to jest wspaniałe, rozsiewanie, ziarno, nawiązanie do Biblii, siejesz, zbierasz plony, cały świat, to wiadomo, że każdy, nie? A tak myślę, kurczę, ale ja tak myślę. A na przykład jak prowadzisz zajęcia z konwersacji, to się rozmawia z różnymi osobami na różne tematy. I na jedno pytanie prawie co trzecia osoba mi odpowiada inaczej. Myślę, no przecież każdy ma inny punkt widzenia. Nie, to ja muszę to dać do przeczytania ten tekst komuś, kto jest zupełnie inny niż ja. Czyli jak jest pokolenie X, Y, nie wiem czy to znacie, jeszcze jest pokolenie porno już teraz. Podobno tak się to nazywa, ci młodsi. Nie, ja jestem to pokolenie Y, co krzyczy, nie dam rady, nie, jestem zwycięzcą. To jest to pokolenie, nie? Bo tak zostaliśmy wychowani, że już... Nie, a moja mama, moi rodzice to jest to, że nie wolno się zgłosić w szkole, nie wolno nic powiedzieć, no bo mogą ci okrzyczeć czy coś, nie? A my, nie podoba mi się, stanie tam, ja chcę inaczej, ja zakładam firmę, nie? To my jesteśmy to pokolenie Y. No i sobie myślałam, to kumpel to musi być pokolenie X, to musi być mężczyzna, bo jestem kobietą, to jest inaczej. Jak ja mam bardziej rozwiniętą prawą półkulę, czyli to kreatywne myślenie, działanie, emocje kobieta, no to on musi być lewa, analityczne, nie? Daję to kumplowi do przeczytania, ale nie mówiłam mu, że to jest motto. No, podkreślał mi, pierwsza rzecz to, czyś ty zwariowała, jak ja bym rozsiewał, mówi tak. On mówi tak, jak ja bym rozsiewał miłość po całym świecie, tam miał jedno dziecko w Ameryce, jedno w Afryce, czyś ty zwariowała, weź to usuń, a w ogóle to pasja, z pasją uczymy, że to jest jakaś sekta, weź to wywal, co ty to robisz, nie? No. No i co, no bolało mnie, teraz mi się to wszystko robiłam bardzo na czuja, spontanicznie, a ja na to tak myślałam, tak na to, wiecie, tak filologiczne zacięcie musi być, nawiązanie do czegoś, powiązanie, jedno z drugim się gdzie, a tam on wie coś innego. No i słuchajcie, jest szary kolor, jest na czerwono, ważne jest. To powiedziałam informatykom, a oni mi dają coś takiego. Myślę, jakaś laska leży na łóżku, dekolt ma, tam uczymy online, nie? I sobie myślę tak, brakuje jeszcze dopisać, że specjalizujemy się we francuskim, bo tak jest, i że uczymy wieczorami, nie? Sobie myślę, jasny gwint, co to jest? Ja nie mam czasu na to, co to ma być, nie? No i ja dzwonię do tego informatyka.
co to jest, powiedz mi, co to jest? A on mówi, chciałaś szare kolory? No, to będzie mniej więcej tak, tak, tu jest to czerwone. Tutaj w prawym górnym rogu chciałaś jakąś zakładkę czerwoną? Nie, że jak tam potem będziesz te książki pisać, będziesz miała ten sklep, no to sobie klikniesz tak. Ja mówię, no ale to zdjęcie. On mówi, nie, no to sobie wybierzesz, jakie chcesz ze stoku, ja tam dałem pierwsze lepsze, nie? No, no i taka historia, ja sobie myślę, jaki wniosek, jaki wniosek? No tak, wniosek jest taki oczywisty, że każdy patrzy się na świat inaczej, każdy. Nie, to nie jest tak, że kobieta, mężczyzna w takim wieku, takie pokolenie, to można na pewno mnożyć takie przykłady, ale każdy ma tam swoje doświadczenia i patrzy się przez pryzmat tych doświadczeń. Sobie myślę, no przecież ja to stosuję w praktyce, bo jak rozmawiam z jakimś uczniem, to ja się jakby do niego dostosowuję. Zadaję takie pytania, które wydaje mi się, że będą dla niego ciekawe, a nie dla mnie. A jak podawałam, mówiłam informatykowi, co ja chcę w tej stronie, to zupełnie myśmy inaczej rozmawiali. On używał innego języka, ja innego i to jest brak komunikacji. Więc myślę, kurczę, ta komunikacja to jest ważna, nie? O, jeszcze jedno, słuchajcie. No to miałam sobie wybrać zdjęcia ze stoku, nie? Ja, co to jest? No, no, że wchodzisz, popatrz, wejdziesz tu, klikniesz sobie, co chcesz, kupujesz zdjęcia, ciach i jest. No to sobie się tak, no dobra, no to co musi być zdjęcie? Szybciutko, nie ma czasu, nie? Bo to zaraz lekcję zaczynam. Nie, nie ma czasu, no to co? Kobieta musi być, mężczyzna, może mama z dzieckiem, nie? No i może ktoś jeszcze tam w innym wieku. Ja myślę, kurczę, znalazłam to zdjęcie. No i oczywiście myślałam, że to są uczniowie, że jak klienci będą się patrzeć, to będą się rozpoznać. O, to ja jestem tu, pani z dzieckiem. Ja chcę lekcję. Myślę, to jest w ogóle fenomenalne zdjęcie. Przecież to odzwierciedla charakter tych lekcji. Ubierasz się jak chcesz, tu jakaś kawka, długopis, rozmawiasz i tak dalej, nie? No, czyli po tym motto myślałam, że to będzie najlepsze zdjęcie, bo to jest, no to jest taki luz, bo chodzi o to, że to jakby jesteśmy czasami w formalnych ciuchach, ale jak się prowadzi lekcję bez kamery, to słuchaj, czy mam z prezesem, czy nie, każdy jest czasem, śmieje się z głupot i tak dalej. I to jest to zdjęcie, przecież to wszystko mówi, nieprawda? No i słuchajcie, i stwierdziłam tak, dobra, zajęcia z konwersacji. O, strony jeszcze nie było, ale ona była, można było sobie ją pooglądać na serwerze. Więc ja wysyłałam link, zajęcia z konwersacji i mówiłam, powiedz, co ci się nie podoba, nie? Mówię, super, ktoś mi powie, klient, no ja to wszystko będę poprawiać. No, było to złe pytanie, bo ja po prostu pytanie, odpowiedź, ciach, akcja, reakcja. Ja myślę jakby tak, jak ja myślę. No, ale klient myśli inaczej, no przecież on mi nie będzie krytykować strony, jeszcze mu podwyższy ton, cenę lekcji, czy co. Nie wiem, co może pomyśleć, nie? No to dobra, to pytanie nie wyszło, to mówię tak, takie zadałam pytania. Wskaż 5 elementów, które ci się podoba i 5, które uważasz, że są dobre, ale może byś coś zmienił, nie? O, to ładne, te kolorki, tak, tak. A potem jak ludzie zaczynali rozkręcać, ty, to masz krzywo, to, a ta kobieta, ty coś ty wymyśliła, nie, to jest jakaś czarownica, nikt ci nie przyjdzie, weź, wymasz to zdjęcie, wymasz, nie? No dobra, no i super. I to się nazywa feedback. Ja się tak staram robić, bo wszystko jest przez ten, słuchajcie, beznadziejny biznesplan, że ja wzięłam na siebie po prostu za dużo rzeczy i wszystko robiłam sama. I pomysł na uczenie online był po to, żeby podróżować, nie? Zbiorę laptopa, jadę, ciach, pyk. No, no i tak się stało, że przez ostatnie 2 lata siedziałam w domu, nie? Umiałam tego za dużo. Tylko to mnie bardzo, no więcej chyba na studiach podróżowałam. No i wszyscy znajomi, jak ty się masz wspaniale, ty nie masz szefa, to jest to, nie na etacie, wspaniale, przecież jaki to jest kreatywny, nie? Myślę, matko jedyna. No, no i słuchajcie, no i po tych wszystkich rozmowach, feedbackach i tak dalej, to pierwsza strona jest taka, no, że jest szare, są 3 zdjęcia, do 4 wyrzuciłam. No i później sobie wchodzisz na jaki chcesz język, a później są po prostu zdjęcia klientów i referencje przede wszystkim, nie? A my i tak robimy wszystko pod klienta, bo powiesz nam co chcesz, nie wiem, to robimy. No, tylko co tutaj się nauczyłam w tej stronie internetowej, co wam się może przydać, to jest właśnie to, żeby nie myśleć schematycznie, znaczy każdy myśli schematycznie, jak ktoś nie myśli schematycznie, to też podchodzi pod wzór osoby, która myśli schematycznie, to jest nieschematyczne, nie? No, 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 to tam można się słowami bawić trochę, no, ale chodzi o to, żeby, nie wiem, czy jak tam macie klienta, czy coś, czy nawet jeżeli jesteście szefem i macie jakiegoś pracownika na szkolenie i tak dalej, to jest wszystko uczeń, nauczyciel, to jest wszystko to, trzeba stworzyć dobrą atmosferę, jak stworzysz dobrą atmosferę, mi się tak zdarzało, że no, ludzie się bardziej otwierali. No i żeby głupio nie tracić czasu. Bo jak masz za dużo czasu, to tą ramkę zmieni, kolor może nie, pach, dobra, jest, nie, już się tam potem poprawi, to nie jest najważniejsze akurat. No i na przykład feedbacki mi też pomogły, a ja sobie to wykorzystałam i zrobiłam je na lekcji, tak, żeby oszczędzać czas.
no bo go nie miałam praktycznie. No dlatego, co jeszcze mogę powiedzieć? No na przykład, jeżeli chodzi o oszczędność czasu, no to na przykład muszę wyszkolić jakiegoś lektora, jak ma prowadzić te lekcje. No to biorę kartkę papieru i piszę. No i nie wiem, co mam napisać. Bo to jest takie oczywiste, nie? Myślę, kurczę, ja tak nie dam rady. Myślę, jak ja to zrobię? Nie mam czasu, za 2 minuty kolejna lekcja. No to dobra, to tamta lekcja jak będzie i będzie ćwiczenie ze słuchu, to ja mam 3,5 minuty, żeby wymyślić, jak ja mam tą osobę szkolić, która jest za 3 godziny. Dobra, wiem, no przecież robimy telekonferencję, on siedzi i słucha, jak ja robię lekcje i robię notatki, nie? Proste. No i faktycznie tak zrobiłam, bo ja się uczyłam przede wszystkim na praktyce. Każdy człowiek jest inny. Nie chcę wam mówić, że biznes to jest przede wszystkim praktyka, teoria się nie liczy. Każdy jest inny, nie? Nigdy nie zaszkodzi czytać książek. Ja akurat lubię wejść w jakieś środowisko, zobaczyć, jak to wygląda, zaimprowizować, a później wyciągnąć wnioski, żeby za każdym razem było lepiej, a dopiero na samym końcu czytam, jak to wyglądało i na przykład, o, to, co zrobiłam, nazywa się tak, nie? O, tego nie wiedziałam, to zrobiłam źle, dobra, zrobię tak następnym razem, no ja tak to robię. No, co zrobiłam jeszcze źle? No mam za duże nazwy, bo nie mogę się... No, na przykład ten fanklub, jak zrobiłam, był Anatema, fanklub, Republika, bo to było darmowe, PRVP, 32 wyrazy. Co? No nie, ja nie wiem, o co chodzi w tych znakach, ale chodzi mi o to, co wam... No nie wiem. To, co chcę wam przekazać, to faktycznie, jak ja wam mówiłam, ciach, nie mam czasu, szybko, to też nie zawsze jest dobre, nie? Na przykład stronę internetową, no to chciałam NJOKO, nie? Super, nauka języków obcych. NJO, w sumie jest IBM, HP, no to będzie NJO, nie? Każdy to czyta NJO, NJO co? źle, nie pomyślałam. Później NJO.com, zajęta domena, co to jest domena, nie wiem, co to jest domena. Ktoś sobie wymyślił już dawno, dawno temu, że to będzie dobry biznes, że sobie wykupi tanie domeny i potem to będzie sprzedawać. Kurczę, ktoś tak pomyślał. No to co, no to nie miałam za bardzo czasu, no to musiałam wymyślić stronę NJO Learn Online, dobra, jest. Skype założyłam 7 lat temu, mam tam dużo kontaktów, nie chcę go stracić. Mam ten, Acharnement 5, zawziętość 5, nie? Bardzo marketingowe. Myślę, kurczę, nie? To mam na stronie oficjalnej, na wizytówce czy coś, myślę, kurczę. No mówię, no trudno. Co zrobię? Czyli co mogę wam powiedzieć? Jak będę kolejną firmę zakładać, to ja sobie poczytam, zrobię biznesplan, pomyślę. I dobrze, że zrobiłam te błędy, bo ja się na nich nauczę. To trzeba robić błędy, żeby się na nich uczyć, trzeba to mieć do zdrowe podejście do tego, nie? No, najlepsze jest to Acharnement 5, bo to było 7 lat temu, nie? Słyszę, jak ja no nie wiem, jaką nazwę wymyślić, to wezmę słownik, nie? No i po kolei jakiś wyraz pierwszy, którego nie znam. Abajur, abattoir, nie tam, rzeźnia, coś tam, abattoir. No i jest Acharnement. Kurczę, nie znam tego słowa, co to jest? Zawziętość, nie? Pisałam zawziętość na Skype'ie, zajęte. Wolne zawziętość 5. Dobra, może być, nie? No bo to tandem językowy, to było 7 lat temu, nie? I teraz tak, klient się nie pyta, nie, jak panią znajdę na tym Skype'ie, nie? Lekcja niemieckiego, szanem osęk. Co to znaczy, zawziętość 5, o matko, już się boję. A wie, widzi... Ja mówię, no to... Ja mówię, tak, to widzi pan, to się pan nauczy nowego słowa. Powtórzę wymowę, nie, i powtarzę. No taka prawda jest, no. Dobra, i teraz tak. Jeżeli tak sobie pomyślałam, że jeżeli faktycznie tutaj byłyby osoby, które nigdy nie prowadziły żadnych biznesów czy coś, to musi być praca domowa. No ja bym sobie widziała taką pracę domową, którą ja robiłam, czyli ucząc się biznesu i tak dalej i mając bardzo mało czasu, no to robiłam coś takiego. Ucząc tam online, pracując w sieci i tak dalej, no to stwierdziłam, że będę się uczyć w supermarkecie, hipermarkecie, centrum handlowym. Po prostu będę chodzić i będę patrzeć, nie? No czy, nie wiem, jak jest, nie wiem, towar rozłożony, jak do siebie rozmawiają ci ludzie, jak to wszystko wygląda i będę obserwować, nie? Więc jeżeli miałabym zadać pracę domową komuś, kto nigdy nie miał styczności z biznesem, to bym właśnie zadała taką, to paniom się spodoba. Pójdę do największego centrum handlowego w mojej okolicy, spędzę tam minimum 3 godziny, będę chodzić od sklepu do sklepu i nie będę szukać niczego konkretnego.
konkretnego, będę obserwować i postaram się ośmielić, bo ja sobie biznes tak trochę definiuję jako czystą kartkę papieru i ludzi, nie? Robię to, co chcę, tworzę to, co chcę i po prostu muszę z kimś rozmawiać, powiedzieć mu o tym, zareklamować, bo to pasuje do mojej osobowości. Jakbym miała inną osobowość, to na pewno bym powiedziała, biznes to jest plan, biznes to jest przeczytanie książki. To się tak trochę zazębia, wiecie, ja trochę tak... tak ukrócam to, ale bardzo ważne dla mnie jest, żeby nie szukać niczego konkretnego. I tutaj wizualizacja. Wyobraźcie sobie, że musicie iść do sklepu i musicie kupić czerwoną sukienkę. Nie wiem, dziewczyny na randkę, panowie na przykład dla koleżanki. No to co, szukasz czerwonej sukienki. No to może być dłuższa, krótsza, może być z dekoltem, z jakąś tam falbanką, ale szukasz czerwonej sukienki, nie? No i chodzisz i szukasz, widzisz, gdzie jest czerwony, to tam idziesz i się na nią patrzysz. No, no i wyobraź sobie, że obok są buty, czarne szpilki, zawsze się przydadzą, nie? I one są w promocji, ale ty ich nie zauważysz, bo szukasz tej sukienki, no. I to jest taka metafora, rozumiecie, nie? Filologiczna. No. I to, co ja wam powiedziałam, to ja później to znalazłam w dwóch książkach i to było na zasadzie kolorów. Jak szukasz niebieskiego, szukaj niebieskiego, szukaj... Zawsze był kolor niebieski, chyba czerwony. Szukaj nie... Nie znam. Znaczy nie kojarzę. Nie, bo się, przepraszam, bo się wybije. No i jak szukasz niebieskiego, no to potem wskażesz tu. No a gdzie jest czerwony? Wyobraź sobie, że ci jest potrzebny czerwony. No to nie wiesz, bo się patrzyłeś na niebieski. I to przeczytałam w takiej książce, słuchajcie, logika wodna, logika kamienna, wypłyń na szerokie wody kreatywności. W sensie, kurczę, fajny tytuł, kupię, przeczytam. No, bo już miałam okres, gdzie nie czytałam książek. Cały rok nie miałam czasu i wtedy naprawdę wydaje mi się, że zaczęłam myśleć, tak obserwować, dostrzegać rzeczy, których nie widziałam, bo patrzyłam się tylko na te konkretne. I jak już to mniej więcej załapałam po roku, no to zaczęłam czytać i wszystko, co czytam, zawsze znak zapytania. Dlaczego? Czy ja się z tym zgadzam? Czy się z tym nie zgadzam? Dlaczego ktoś tak napisał? A może ktoś miał jakiś interes z tym, żeby napisać? Dobra. O, i tutaj jest wniosek. Jeżeli szukacie czegoś konkretnego, nieświadomie możecie ominąć coś, co faktycznie się wam przyda. Nie? To jest dosyć ważne, według mnie. Dobra, to nie wiem, czy zdążymy. To ten slajd zostawiam. Czyli ile mamy jeszcze? Jeszcze godzinka czasu. Dobra, no to gramy w grę. 40. To zdążymy, słuchajcie. No, dobra, słuchajcie. Na zewnątrz jest. Ksiądz się zgodził. Wszystko nam sprzyja. Dobra, ja teraz mam taką grę dla was. Chciałabym, żebyśmy się troszeczkę poruszali i przemieścili. Nie wiem, czy to nie będzie przeszkadzać w nagraniu. Chyba nie. Proszę, tak możemy? Czy to... Tak? No to słuchajcie. Andesi wyzwanie. Już macie słówko. Robimy tak. W pierwszym rzędzie siadają osoby, które urodziły się w styczniu, w drugim, w lutym i tak dalej, tak żeby na końcu były osoby z grudnia. Osoba, która siedzi obok was, to chciałabym, abyście jej powiedzieli coś, co was zainspirowało. Książka, którą przeczytaliście, która była dobra, albo film. Dobra, ja też się bawię. No, trzeba zbudować. No to w takim razie musicie porozmawiać z osobą, która siedzi obok i usiąść w dobrym miejscu. Dobra, ciao. Ja jestem ze stycznia. Stycznia tu? Tak. Styczeń na początku. Styczeń? Tak. Z którego? 8. 7. 7 styczeń? No proszę. Koziorożec. Koziorożec. Panowie z... Z którego jesteście? Styczeń. I? 17. To znaczy, że musicie się przesiąść, bo to jest w kolejności. A nie powiedziałam tego. Chodzi o to, żeby w kolejności. A ty jesteś z którego? Styczeń. Z którego? Styczeń. 15. Dobra. I teraz pamiętajcie, żeby porozmawiać z osobą, która siedzi najbliżej was. I żeby powiedzieć, co was zainspirowało. Ej, proszę uwagę. Musicie tak usiąść,
żebyśmy się wszyscy pomieścili. Nie można tak słuchać poleceń, tylko trzeba to jakoś mądrze zrobić, nie? Jeżeli... Tak usiądźcie, żebyśmy się wszyscy zmieścili, tak żebyście mogli z kimś porozmawiać. Dobrze, ludzie, jako że z tego jest mało, niech może przeniesie się do drugiego. Brawo. Dobra. Na powiedzeniu jednej rzeczy, która cię bardzo zainspirowała ostatnio. Cokolwiek, coś, co cię zainspirowało. Teraz powiemy coś, co nas ostatnio zainspirowało. Tak? Tak. Czy może książka, film? Co was zainspirowało ostatnio? Co cię ostatnio zainspirowało? Ale w czym? Ogólnie w życiu. Czy coś cię... Ale... To muszę, a ciebie? Co mnie zainspirowało? Wielu na przykład przedsiębiorców, klientów, ludzi, z którymi współpracuję, oni mają jakieś, wiesz, mega pomysły, a że dużo podróżuję i ludzie, z którymi współdziałam, robią fajne rzeczy, no to oni mnie inspirują też. Każdego dnia poznaję naprawdę fajnych ludzi. I przede wszystkim ludzie mnie inspirują, bo uczysz się od tych ludzi, od innych i po prostu łapiesz ich pomysły jak gąbka. To mnie inspiruje. A ciebie? Mnie ostatnio zainspirowało kilku... O moje obserwacje. Aha. Idę ulicą i coś mnie trafia i... Obserwacje ludzi czy... Wszystkiego. Tak? Wszystkiego. Dobra, ej! Proszę uwagę! Ej! No. Czasami jest tak, że jesteście szefem albo musicie gdzieś wyjść, musicie coś powiedzieć i robi się bałagan. Mówicie jakieś polecenie, nie każdy słucha, ktoś powtarza, robi się bałagan, ktoś gdzieś stoi i trzeba na tym jakoś zapanować. Ktoś mówi, no ale z kim mam rozmawiać, jak siedzę przecież tutaj sam? Przecież powiedziałaś, luty drugi rząd, nie? Ja tak powiedziałam, to było nieprecyzyjne i czasem się zdarza, że ktoś mówi nieprecyzyjnie, a pełni na przykład ważną funkcję, bo to ja przeprowadzałam to zadanie. Ktoś wyszedł z inicjatywą, powiedział, słuchajcie, to może byście się tak przynieśli, może siądziecie tak, nie? To było bardzo dobre. I czasem tak jest, że się prowadzi czy jakieś szkolenia, czy prowadzisz lekcje, czy coś i czasem coś nie wychodzi, czasem wychodzi, bo mamy różnych ludzi i my się nie znamy. My na przykład trochę porozmawialiśmy, ktoś siedział i nic nie... Ale co ja mam? Co? Książka? Ale co? Książka czy film, co mnie zainspirowała? Co? I ja mogę sobie tak odczytać ten ton, że ktoś na przykład nie jest zainteresowany ćwiczeniem, matko, złe ćwiczenie wymyśliłam, nie? A może to był normalny ton, tylko mi się tak wydaje, bo na przykład myślę pod wpływem emocji. Rozumiecie? Czasem jest też tak w biznesie, że wchodzisz w jakieś towarzystwo i siedzisz obok osoby, której nie znasz w ogóle, bo wy byliście w bezpiecznym miejscu pewnie, czyli osoba, która, z którą jesteście w pokoju, czy która była przy śniadaniu, a ja was wymieszałam celowo, bo w biznesie czasem jest tak, że masz klienta, musisz z nim porozmawiać, nawet jak chcesz mu podziękować jakoś ładnie, ale to nie wychodzi, to czasem jest tak, że no nie nadaje cię na tych samych falach. Czasem tak jest, że ktoś opowiada dowcip i drugi się śmieje, chociaż głupi jest dowcip, ale jest sympatycznie. A czasem jest tak, że nie wiadomo, o co chodzi, nie? Więc co wam mogę powiedzieć? No, cały czas trzeba obserwować i umieszczać się po jednej stronie, po drugiej stronie. Bra? Koniec gry? Wracamy? Jeszcze jedna? Dobra, bo mamy mało czasu, ale czy chcecie na głos powiedzieć, co was ostatnio zainspirowało? Każdy po kolei. Głosowanie. Kto chce? Ręka do góry. Tak, czy chcecie to powiedzieć na głos? Kto chce? Ręka do góry. Nikt nie chce, czyli przechodzimy dalej. To jest szybka decyzja, nie? Jak jest tłum ludzi, ktoś mówi, no ja chcę kurczaka, nie, ja nie chcę na obiad. Nigdy się nie dogodzi każdemu, musi być szybko. Ja na przykład mam inne... Tak? Bardzo proszę. Ja powiedziałam właśnie tutaj, nie jest to, że mnie ostatnio inspirują ludzie, tak? Czyli ludzie, których spotykam, klienci, jakieś partnerzy biznesowi.
przeważnie przedsiębiorcy, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, swoimi pomysłami i to jest właśnie piękny i tacy, kto mnie najczęściej inspiruje. Dobra, dziękuję. To brawo, brawo, brawo. Proszę. Słuchajcie, ja tu przyjechałem ogólnie bez biznesu i tak dalej. Pomysł wczoraj mnie zainspirował Rafał. Nie ma Rafał. Nie, ten Rafał, inny Rafał, nieważne. On mnie zainspirował i mówi, tak jak siedzimy, no w sumie na to czekasz, to pisze ogłoszenie, bo ogólnie chciałem się zajmować projektowaniem oświetlenia. Zainspirował mnie, napisałem, no i wczoraj tak zacząłem myśleć o biznesie. Tak bardzo. Już ma biznes. Brawa, brawa. Dobra. Bardzo często tak słyszałam na takich konferencjach, że biznes to jest pasja i to trzeba robić z pasją, że właśnie liczy się ta chęć, ta motywacja, pasja, że tak należy zacząć, że to jest to, że tak ma być. Pasja to też jest męka, stąd ten krzyż, nie? To jest drugie znaczenie słowa pasja. I co wam mogę powiedzieć? Bardzo często się spotykałam z taką definicją, że jak coś robisz, to fajnie robić coś, co lubisz. Żeby być zmotywowanym, to czytaj książki i staraj się być wśród takich ludzi, którzy są motywujący. Postaraj się mieć chęć i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna z najczęstszych definicji biznesu. I teraz czytam taką książkę, która nie bzdura jakaś, gdzie pasja i tak dalej. Biznes to jest schemat. To jest schemat, którego można się nauczyć. To jest po prostu akcja, reakcja. Jeżeli można się tego nauczyć, ty też się możesz nauczyć. Nie pamiętam tytułu tej książki, ale warto, słuchajcie, patrzeć się tak otwarcie, nie? Że niekoniecznie jak większość tak krzyczy i tak dalej, to nie ma nic złego, żeby biznes był z pasją, na przykład ten pierwszy, bo tak jest łatwiej, nie? Ja lubię języki i to akurat się u mnie zgadza, ale widzę, że już mam inne pomysły i to już nie do końca jest moja pasja, a widzę, że to się bardziej opłaca, znaczy tak mi się wydaje, nie? Zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. No, jeżeli bylibyście osobami przed założeniem pierwszej firmy, to na pewno zdefiniowałabym wam słowo przedsiębiorca. Na stronie Asbiro jest tam moje zdjęcie, wykładowcy, przedsiębiorca, właścicielka szkoły językowej online. No i tak myślę, kurczę, ale co to znaczy ten przedsiębiorca? Jakby to zdefiniować? Taka podstawowa cecha, mi się wydaje, która jest ważna przy przedsiębiorczości, ja to nazywam czołg, nie? Masz punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, jedziesz, nie? Odhaczasz z listy, raz, dwa, jedziesz według planu, tutaj trzy, nie wychodzi ci to, wjeżdżasz z innej strony, niekoniecznie po ludziach, nie wolno, tylko próbujesz znaleźć inne rozwiązanie. I zazwyczaj taką cechę mają ludzie, którzy mają rozwiniętą bardziej lewą półkulę, którzy są bardziej analityczni, oni muszą mieć cel, muszą wiedzieć, do czego dążą i dla nich to jest oczywiste, ale... Pytanie za 100 punktów. Kto to jest? Artysta. Jak się nazywa ten artysta? To jest pisarz, taki znany, francuski, największy. To jest Marcel Proust. To jest Marcel Proust. I on jak pisze, to jest, wiecie, 10 zdań podrzędnych, złożonych. Wszystko to jest jakiś opis bez akcji. No i słuchajcie, ważne... Ważne, żeby w biznesie też być takim trochę artystą, żeby faktycznie myśleć inaczej niż wszyscy, żeby być otwartym i żeby używać czegoś takiego, co się nazywa wyobraźnia, nie? Bardzo często widzę, że ktoś jest albo czołgiem, albo artystą. Ktoś jest czołgiem, to potem no, wszystko jest dopracowane, ale brakuje tego polotu, tej siły, tych emocji i tak dalej. A ktoś jest artystą, to potem zły biznesplan, no i dupa, nie? Bardzo dobrze też mieć taki jakby pierwiastek szaleństwa w sobie, nie? Czyli być takim no trochę świrem, nie? No, wszystko się da, jasne, wymyślę to oczywiście. To jest bardzo ważne, żeby się nie bać, żeby spróbować. No i tutaj są jeszcze takie inne cechy, które też mi się wydaje są dobre. Trzeba mieć coś ze sportowca, bo jak się upada, to trzeba czasem powstać. Czasem jest tak, że jak jesteś sportowcem i ćwiczysz, przychodzi olimpiada i masz kontuzję, a ćwiczyłeś 4 lata, się można załamać, nie? I nie wiadomo, czy będzie kolejna. W biznesach często tak jest, dlatego, bo się zmienia potrzeba, nie? Na rynku ludzie się zmieniają, potrzeby się zmieniają, więc trzeba umieć być takim, wiecie, przeskakiwać, podnosić się i cały czas trenować, bo jak chcesz być dobry w sporcie, to nie raz osiągniesz, tylko cały czas czytasz, rozmawiasz i tak dalej. No, trzeba być trochę luzakiem.
Dlatego, bo to nie można tak na poważnie, nie? Że taka spina czy coś, muszę mieć biznes, muszę ludzi zatrudniać. Spokojnie, no. Ważne, żeby był plan, żeby sobie to przemyśleć i przygotować się, a co będzie, to będzie. Torpeda, to też jest ważne. Znaczy, to jest rakieta, nie torpeda, powiedzmy. Trzeba być takim, wiecie, szybko czasem, ciach, trzeba szybko podjąć decyzję, bo ktoś cię wyprzedzi. Twój produkt może być gorszy, ale może być pierwszy. Czasem jak jest pierwszy, to jest lepiej. Różnie to bywa. No, nie wiem, czy czytacie filozofię, logikę. Trochę trzeba mieć też z mędrca, że oprócz tego szaleństwa, to unoszenie się nad ziemią, bycie artystą, czasem trzeba tak usiąść, podumać i poobserwować innych, co się dzieje dookoła. To jest bardzo ważne w biznesach, bardzo. No, jak ktoś jest towarzyski i no, lubi ludzi, to jest bardzo ważna cecha, jak ktoś lubi ludzi. Ta komunikacja jest najważniejsza, według mnie. No i trzeba mieć trochę z dziecka, taką ciekawość. Nie wiem, czy znacie tą książkę, nie wiem, czy w ogóle znacie takie nazwisko Derek Sivers. Czy ktoś czytał? Anything You Want? Podobało się wam? To jest na przykład... Tak. Muzyk, programista, fajnego bloga ma. To jest pierwsza książka, którą przeczytałam nic nie wiedząc o biznesach i robiąc je rok. Czyli tutaj jak wy się czymś zajmujecie, to możliwe, że te rady będą nudne i taką oczywistą oczywistością. To się czyta, tak ja wiem, w 2 godziny, bardzo fajne. Jak masz taką ciekawość dziecka. Zazwyczaj jest tak, że małe dziecko zadaje pytania, uczy się mówić i pyta się, co to jest, a dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Później idzie do szkoły, przestaje pytać, bo ma za dużo tego wszystkiego, tak mi się wydaje. I na przykład jak ja skończyłam szkołę, to wtedy znowu zaczęłam sobie zadawać pewne pytania. Tak jak dziecko, dlaczego, a czy można to ugryźć inaczej i tak dalej, i tak dalej. Dobra, komunikacja mówiłam, że jest ważna, nie wiem, czy mam jeszcze czas. Jak to jest być? Tak, dobra. No, słuchajcie, trzeba, to znacie to? To jest dosyć znane zdjęcie, nie? Kobiety się patrzą inaczej, mężczyźni się patrzą inaczej. No nie wolno się jakby zamykać, że to jest mój pomysł, ja tak myślę i tak musi być. Jak chcesz robić biznes, to musisz słuchać ludzi, słuchać. Najważniejsze takie feedbacki to są te złe, ale te, które ci pomogą ulepszyć twój biznes. No, trzeba być otwartym, trzeba wiedzieć, jak myślą różni ludzie, bo ludzie są schematyczni, podchodzą pod jakieś schematy, nie? W komunikacji najważniejsze jest, kto mówi do kogo i po co. To jest bardzo ważne. Jedno z pierwszych pytań, jakie zadałam, to właśnie, kim wy będziecie, ile będziecie mieć lat, bo to wtedy jest inna w ogóle prezentacja. Inny rodzaj języka, inna terminologia. No, czasem trzeba improwizować i tak dalej. O, i to jest też bardzo ważne. Jak rozmawiacie, no nie wiem, jak macie dziecko, to inaczej do niego mówicie, czy rozumie, czy nie, używa się innego języka. Jak jest troszeczkę starszy, to się też mówi troszeczkę inaczej, no przecież to jest dziecko, przecież nie możesz mu walić jakąś terminologią filozoficzną, nie? To jest oczywiste. Ale później, jak jesteśmy starsi, tacy jak teraz, to pomimo tego, że każdy z nas jest inny, inaczej patrzy się na świat, jest na innym etapie życia, to zazwyczaj mówimy i dajemy radę tak, jakbyśmy dawali sobie. Często tak jest. Koleżanka mi powiedziała, że wiesz, znajoma miała urodziny i kupiła mi taki czajniczek. Wiesz, ja go sobie bardzo chciałam kupić, no w końcu nie kupiłam, to jej kupiłam. No żałuję, że sobie nie kupiłam, no ale jej kupiłam. Często tak jest. I jeżeli na przykład zatrudniacie kogoś, to jest bardzo ważne, żeby wejść w skórę tej osoby. Na przykład powiedzmy, że wy jesteście na etapie biznes 3, a ja jestem na etapie biznes 2 i ja wam o tym opowiadam, więc ja muszę sobie mniej więcej wyobrazić, co wiecie, czego nie wiecie, jak do was mówić, żebyście zrozumieli. Tak jest też z uczniami, jak przeprowadzasz lekcje. Jak, nie wiem, czy tam zatrudniacie kogoś, czy rozmawiacie, to warto pomyśleć, co to jest za osoba, jak ona myśli. To nie da się tam na rozmowie kwalifikacyjnej, to musi być po iluś tam rozmowach. To jest bardzo ważne. Nawet jak się ze znajomymi rozmawia, każdy jest na innym etapie. Dobra, znacie taką... Kto czytał Biblię? Ręka do góry. W całości? Biblię. Kto czytał we fragmentach? Ale nie na lekcji religii, samemu duże fragmenty. No dobra. No, wiecie, pamiętam taką przypowieść o osiołku, bo jest niedziela, to wam opowiem. Religijnie. Tylko ja ją tak średnio pamiętam. Ale słuchajcie, to jest tak, był sobie chyba tata z synkiem i z osiołkiem.
oni sobie gdzieś jechali. Osiołek sobie szedł, oni sobie szli za rączkę obok. I przychodziła taka grupka ludzi i mówiła: matko, że mają osiołka, a mogliby na niego wsiąść, w ogóle nie wykorzystują sytuacji, co to jest? Ojciec słyszy, mówi: kurczę, faktycznie, syn, siadaj. No i syn siada, idzie kolejna grupa i mówi: matko, pan taki starszy, ciepło, on ma młode nogi, co? I siedzi na tym osiołku, mówi: kurczę, syn, mógłbyś siedzieć, ale wiesz, co ludzie powiedzą? Nie, 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 to słuchaj, to ja usiądę, ty schodzisz, nie? Chociaż na chwilkę. No idą tak na chwilkę i kolejna grupa ludzi idzie i mówi: matko, jak tak można, jak tak można? No, po co ja wam to opowiadam? Co to w ogóle jest za morał? No pewnie, że tak. No, jeżeli na przykład macie klientów i macie na początku, jest taka faza, jestem podjarany, jestem szefem, w ogóle przedsiębiorca, jest, klienci są, fajnie, to muszę każdego zadowolić, nie temu dam, czy się to opłaca, czy nie. To jest bardzo częsty błąd. Trzeba szanować siebie, swoje zdrowie, trzeba być, no, trzeba się definiować dobrze. No, dobra. No, ja na przykład... No, jeżeli byście zaczynali i macie pytanie, no a dobrze, no ale jak mam prowadzić tą firmę, co ja mam wypełnić i tak dalej, no nikt ci tego nigdy nie powie, bo właśnie każdy człowiek jest inny, każdy jest na innym etapie, każdy inaczej myśli, więc warto słuchać innych ludzi i obserwować, ale decyzję się podejmuje samemu. Taka oczywista oczywistość. Nigdy nie ma dobrego momentu, by zacząć. No nie, jest teraz zazwyczaj. Nie, większość ludzi odkłada. Zazwyczaj tacy, którzy mają, są perfekcjonistami. Lepsze to ta strona internetowa. No, warto po prostu zrobić, a jak się zrobi, to potem dopiero korygować. O, rok czasu mi zajęło, żeby zrozumieć, że muszę się napracować raz i powstaje mi schemat, który ja będę powielać. Nie? To jest bardzo ważne. W zależności, nie wiem, jaką tam macie firmę, czy co robicie. No, jeżeli są to lekcje, to warto przygotować ileś tam schematów, bardzo dużo. Nie można tego tak dokładnie zrobić, lekcja 1, lekcja 2, bo w takich korepetycjach to każdy jest na przykład, jest na poziomie średnim, ale powiedzmy mówi bardzo średnio, a z gramatyki super, super, nie? Wszystko musi być osobne, ale warto, ja na przykład nie pomyślałam, żeby to zrobić, usiąść i zrobić tak, popracować bardziej i później mam schemat, ciach, powielam. To jest bardzo ważne, bo i macie więcej klientów, no to warto się, no nie wolno się tak przepracowywać. Staraj się przewidywać, co będzie. Słuchajcie, jest taka książka 7 nawyków skutecznego działania. Kto czytał? Covey. Tak, Covey. No. To jest bardzo, to ta książka mi na przykład bardzo pomogła i znalazłam w niej takie zdanie, że jeden z największych błędów to jest taki, że my nie przewidujemy. Czyli na przykład... że nie przewidujemy. Masz, nie wiem, 50 maili codziennie. No to są twoi klienci, to musisz odpowiedzieć od razu, nie? Przecież możesz stracić klienta. No i pracujesz 8 godzin, to ci zajmuje 3 godziny, kawa, pogadać, 4. Cały czas pracujesz i odpisujesz. Cały czas. No i masz wrażenie, że pracujesz, a jednak ten biznes się nie posuwa do przodu. Więc warto na przykład 2 dni zwolnić, nic nie czytać, tylko te maile i szukać jakichś schematów, nie? Może jacyś klienci piszą, mają podobne pytania. Przygotuj schemat, kopiuj, wklej i to ci zajmie więcej czasu. Staraj się przewidywać, jakie możesz mieć problemy i już staraj się przeciwdziałać. Nie? Bycie nieszablonowym też jest ważne. Dobra, idziemy dalej. No, czy słyszeliście kiedyś o takich trudnych słowach? Determinizm genetyczny, psychologiczny, środowiskowy. To jest coś takiego. Determinizm genetyczny na przykład. No słuchajcie, jestem z Bielska-Białej. To jest województwo śląskie, ale jest blisko gór, nie? No to ja mam osobowość góralki, ślązaczki połączoną. Tak jest, bo to jest w genach. To po prostu jest... zostało mi to przekazane w genach. Dlatego tak się zachowuję. Nie mogę się zachowywać inaczej, bo przecież tu się urodziłam. Psychologiczny. Tata mi mówił, jak byłam mała: Aga, trzymaj kasę. Trzymaj kasę, nie wydawaj na głupoty. No i dlatego teraz oszczędzam, myślę, inwestuję, bo tak mi tata powiedział. Gdyby on mi tego w dzieciństwie nie powiedział, to tak by to nie wyglądało, nie? No i jeszcze jest środowiskowy. Środowiskowy na przykład. No,
na przykład, bardzo dobrze, nie? Nie wiem. Bo w zeszłym roku Jan Kowalski złamał jej serce. Słuchajcie, zostawił jej rysę na psychice. No i dlatego teraz jej nic nie wychodzi, bo to przez niego, nie? No i ludzie, mamy taką tendencję, żeby sobie coś tłumaczyć. Zdarzyło się jakieś wydarzenie, to sobie mówimy, dlatego, bo ja się tutaj urodziłem. Dlatego, no przecież tacy są moi rodzice, oni mnie tak wychowali, nie? Albo to przecież znajomi i tak dalej. No, takie zdanie. Wszystko ma znaczenie, jeśli sądzimy, że tak jest. A my często lubimy sobie coś tłumaczyć, że to się stało, ponieważ na przykład jesteśmy blisko żywca i to są współrzędne geograficzne żywca. No nie da się tego, no tak jest, nie? No może jakby... powiedzmy, że nie da się tego zmienić, nie? No, a mi się wydaje, że na przykład jeżeli masz jakąś taką osobowość, urodziłeś się, ktoś cię kształtował faktycznie, napiszesz sobie na kartce papieru, jakie możesz mieć cechy, to możesz sobie przyciągnąć ten paradygmat, nie? No ja na przykład zaczynałam od tego, że na przykład w szkole się nie zgłaszałam. Tam klasa od 1 do 3, chyba pół roku, nagle jakaś blokada, w ogóle się przestałam zgłaszać. Bo tak wydawało mi się, że jak źle odpowiem, to po co się zgłaszać, jak mogę popełnić błąd. I się nie zgłaszałam. Rodziców wzywali do szkoły, co się stało, czy państwo się rozwodzą, czy dziecko ma presję. Ja tak ubzdurałam, że nie. No. I nie wiem, czy tak każdy człowiek ma, bo niektórym to przychodzi faktycznie łatwo, sobie zapisujesz, dobra, w biznesie muszę być supermenem, muszę być świrem, muszę być czołgiem, dobra, zapiszę, ciach, robię. Nie wiem, czy każdy tak potrafi, nie wiem, czy każdy się nadaje do biznesu. No nie jest tak, że praca na etacie jest zła, bo każdy jest inny. Mi się wydaje, że właśnie fajna jest taka różnorodność, że jedni mogą zakładać biznesy, my się możemy od nich uczyć, u innych możemy przecież iść do fryzjera, możemy gdzieś bułki kupić. To jest... jest bardzo dużo ścieżek, nie? I każdy sobie niech podąża swoją, a jak mu się wydaje, że to nie jest tam, to niech skręca i niech szuka. Życie jako poszukiwanie. Dobra, największy wróg przedsiębiorców to się daje, no tam urząd skarbowy czy coś. Mi się wydaje, że jednak największy to jest strach, nie? Kurczę, zrobię to, nie wyjdzie, co powiedzą inni i tak dalej. No ostatnio jedno z moich takich ulubionych przemówień na TEDzie to jest Elizabeth Gilbert. Ona tam mówi o geniuszu, ale na początku mówi o strachu. I ona mówi tak, słuchajcie, zawsze chciałam być pisarką, no zawsze. Jako dziecko słyszałam, czy ty na tym zarobisz, to jest zły zawód, tak nie powinno być. Może poszukaj sobie jakiejś innej pracy, wiesz, takiej jakiejś bezpieczniejszej. Pisała książki, została tą pisarką, jedna, druga, trzecia, nagle ciach, książka, jedz, módl się, kochaj, hit, po prostu hit, w ogóle wspaniała książka, bestseller, wywiady. Czy pani się nie boi, że pani już nie napisze drugiego bestseller, co pani zrobi? No kurczę, no słuchajcie, no ja mam wenę, piszę i ona mówi, pisze, co będzie, to będzie, a jak to ludzie odbierają, to już jest ich sprawa, nie? No mówi, jej ojciec był jakimś chemikiem, pracował w laboratorium. Nikt się go nigdy nie zapytał, czy się nie boisz, być jakiś wybuch, coś mu się stanie, rękę mu urwę, przecież to jest niebezpieczne. No, tutaj macie, ludzie myślą schematycznie, ja też, bardzo często. Powtarzamy, powielamy schematy. No, w biznesie myślenie schematyczne jest i dobre, i niedobre. Wszystko zależy, jest wszystko względne. Mam taki przykład ze studiów, ale to tak, wiecie, średnio pamiętam. To był chyba XVII wiek. Koleś należał do Akademii Francuskiej, napisał najlepszy słownik. Nikomu o tym nie powiedział, nie było takiego słownika, że był przykład i w ogóle wymowa, innowacja, no wspaniałe, wspaniałe. Jak koledzy z Akademii Francuskiej się dowiedzieli, że on to napisał, no to słuchajcie, hejty były. Jak mogłeś, nie powiedziałeś, co ty zrobiłeś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i koleś dostał zawał i umarł. No, no taki Monty Python, niby śmieszny, ale tragiczna historia. Wszystko ten strach, jak musicie mieć do biznesu odpowiednie podejście, bo nie każdego śmieszą te same żarty, te same historie, ciągle ktoś będzie opowiadać, trzeba mieć naprawdę taką skorupę i się nie przejmować. O, jeszcze słyszałam, nie, to czytałam wywiad, na YouTube mówi do Żakowskiego albo na odwrót, ty mówi, koleś, patrzcie, jest tam statek kosmiczny, on bierz za ster i jedziemy, nie? Dobra, biorę i jedziemy. No i bardzo często tacy ludzie właśnie są w biznesach i są zazwyczaj dwa wyjścia. Albo jadą tym statkiem kosmicznym i dla innych to jest w ogóle niewyobrażalne, bo jak można statkiem kosmicznym, że tak się nie da. I albo gdzieś zajadą, albo się od razu rozbiją. Są też tacy, którzy patrzą się na przykład, nie, ja nie, przecież nie mogę tego zrobić, niech ktoś pierwszy wypróbuje, ja sobie poczekam z boku
I dopiero później spróbuję prowadzić ten statek. No jeszcze jest grupa, którą zwariowałeś, jeszcze trzeba iść na kurs, trzeba się dowiedzieć teorii, jak to wszystko działa i dopiero później, nie? Rozumiecie, co chcę wam powiedzieć przez te metafory? No, dobrze. Dobra. No ja sobie tak myślę, kurczę, no to ja sobie wypiszę moje strachy. Pierwszy, drugi, trzeci, no jak będę przeciwdziałać. I pierwszy to jest tak. Pierwszy w ogóle, pierwszy strach, jaki miałam, była taka historia. Jakiś tam czas temu pojawił się w moim życiu pewien mężczyzna. No nie wiem, czy tam mam opowiadać, no zbałamucił mnie w ogóle. Wszystko, co zrobił, było wspaniałe. Po prostu ja tak się patrzę na świat jak on. Wiesz, to jest niesamowity. Co on stworzył, myślę, kurczę, tak, ja też tak widzę świat. To jest niesamowite, co mi się przytrafiło. A wy go znacie? No, Woody Allen. Miałam taką fascynację Woody Allen, tam chyba miałam 20 lat. Przede wszystkim te stare filmy. Jak ja je oglądałam, to ja się nie patrzyłam jako artysta, czy tam rola światła, czy prowadzenia kamery, tylko historia, jaką opowiadał, ja tam strasznie dużo rzeczy potrafiłam wyczytać. Tak mi się wydawało. No i bardzo mi się to podobało. I sobie myślę, kurczę, ten Woody Allen, to on kręci filmy w różnych miastach. Jak on będzie, ja mieszkałam we Wrocławiu wtedy, jak on będzie we Wrocławiu i ja przejdę obok niego i nie będę po obejrzeniu tylu filmów, ja nie będę w stanie powiedzieć słowa, słuchajcie, to jest koniec. To co muszę zrobić? No to napiszę sobie na kartce wywiad, jakie bym mu zadała pytania. Prawdopodobieństwo, że pójdę sobie rynkiem, on gdzieś wyskoczy, bo kręci film, jest prawie zerowe, nie? No ale sobie myślę, ja tego nie przeżyję. Czasem tak jest, nie chcesz kogoś spotkać, ciach, akurat ta osoba. O, w Warszawie się spotkaliśmy. O. No jest tak, więc sobie, dobra, przeciwdziałam. No i sporządziłam ten wywiad. No i go tak schowałam w torebce, miałam tak z bocznej kieszeni. No, takim pewniakiem byłam, jak szłam przez rynek, nie? To... Myślę, jak wyskoczy, to ja nawet jak się zdenerwuję, to wyjmę i będę czytać, nie? No, akurat Woody Allen jeszcze w Polsce nie kręcił, ale jak robiłam porządek jakiś czas temu, to ja znalazłam te pytania. Słuchajcie, dobrze, że ja go nie spotkałam. Co ja tam wymyśliłam? No. I tak starałam się przygotować dzisiaj, nie? No nie występowałam, nie wiem jak ja to mam zrobić. Mogę obserwować innych, ale wtedy będę ich kopiować podświadomie albo niepodświadomie, to nie będę oglądać jak inni ludzie występują. Przecież oglądałam TEDa, no to ktoś ma coś do powiedzenia i to mówi. I potem się wyczuję. No to co będzie jak zapomnę tekstu? No to przecież go nie będę uczyć na pamięć, tylko wybiorę historie, które znam i opowiem. Nie będę, wprowadziłam tylko 3 terminy. Trudne, które przeczytałam w książce, jeszcze je napisałam, żeby nie zapomnieć, nie? Dobra. Wszystko sobie napisałam i nawet sobie się kurczę, może być tak, że prezentacja nie działa. Ktoś skasuje, to co ja zrobię? Więc szybciutko sobie wszystko to, co mam powiedzieć w punktach, ja sobie wydrukowałam, zajęło mi to 3 minuty. Kopię, wklej, ciach i mam to w torebce. Nie działa, ja wyjmuję, słuchajcie, nic się nie stało. Mówię dalej. Tak, co to za problem? Myślę sobie tak, może być tak, że ktoś przejdzie jakiś kabel ciach i to nie będzie działać w środku, nie? Gdyby coś się zdarzyło takiego, to sobie ją wysłałam na pocztę, na maila. 2 sekundki, internet jest i ja ją mam. Tak w biznesach mówię wam, warto przeciwdziałać, zastanawiać. To nie chodzi o to, że ktoś ma czarny scenariusz, tylko jest bardziej spokojny, bo wie, że coś się tam może zdarzyć, nie? Dobra. No i dostałem się tak, dobra, nie występowałam publicznie, no ale cały czas jakieś tam lekcje prowadziłam. No to jest nie konferencja, tylko lekcja. Ja mam jakiś temat, ja wam go opowiadam. No i tak sobie to wyobraziłam, że tak to będzie wyglądać. Dobra. Dobra, to ominiemy to. O książce wam też mówiłam. Jak ktoś nie czytał, myślę, że warto. 7 nawyków skutecznego działania. Warto zapisać i warto zrobić ćwiczenia, które tam są. Dobra. No, o tym też wam tak króciutko wspomniałam. To jest, jak przeczytacie w SPAC, to jest ucz się od tyłu. Ja często tak robię, że wchodzę w jakąś sytuację, patrzę się, jak to wygląda, wyciągam wnioski i na koniec czytam. Dobra, błędy początkujących przedsiębiorców. Mniej więcej wam to już też wszystko powiedziałam. To jest i emocje, i brak planu, i nie przekażę innym, zrobię to wszystko sam. Warto jest mieć dobry kontakt z klientem, być dla nim miłym, ale też nie wolno, wiecie, przesadzić z tym. Och, pan jest taki wspaniały, jaki pan ma głos przez ten Skype, ojej. Bo to
człowiek odczyta z tego marketingu, to akurat faktycznie no nie przeczytałam z marketingu nic, ale tak na wyczucie, to najbardziej się, tak mi się wydaje, że się sprzedaje naturalność, prawda. Człowiek wszystko wyczyta, czy twoje zachowania są faktycznie, czy faktycznie masz dobry zamiar, czy chcesz, czy robisz to po to, bo chcesz zyskać klienta i chcesz dlatego być miły. To się czyta, to wiadomo, że tak jest. Dobra. Nie wiem, czy warto oczekiwać czegoś, nie? Że zrobię coś, dostanę fanfary. Robi się po kolei, a jak będzie nagroda, to fajnie, a jak nie, to się robi dalej. Nie wiem, czy jest sens tłumaczenia się klientowi. Jak widzicie błąd, myślę, że warto po prostu od razu go skorygować. Warto wyciągać wnioski. Ludzie, którzy mają bardziej rozwiniętą tą prawą półkulę, to często mają chaos w robocie, bo są artystami, tworzą, ale musisz mieć plan, którego się trzymasz. No i to dbanie o zdrowie, to wam opowiadałam moją historię. No, warto wyjeżdżać na wakacje. To były błędy, które ja popełniłam. Weszłam w coś, co nie wiedziałam, co to jest, nie wiedziałam, jak się zachować. Warto odpoczywać. I tak nie brać wszystkiego tak na poważnie, na 100%. I to, co powiedziałam, bardzo bym chciała, żebyście na koniec przesiali przez sito, bo każdy jest inny. I to, co powiedziałam, może się wam przydać lub nie, mogliście to już wiedzieć albo nie. Ważne jest, żeby cały czas obserwować i nawet jak się coś podobało czy nie, to warto wyciągnąć wnioski. Dobra, to zrobiła dobrze, to ja bym zrobił inaczej. Dobra, jak ja będę występować, to zaczerpnę to, ale tego uniknę. Nie? To jest bardzo ważne. No i na sam koniec, czy ktoś widział taki film Wielkie Piękno, włoski? No, Oscar 2013, nie? No, to 2 godziny, takie nawiązywanie do, wiecie, no, szukanie sensu życia, bardzo dużo metafor, nawiązanie do rzeźby, do literatury, do malarstwa. No i po tych 2 godzinach główny bohater mówi, rodzisz się, później jest bla, bla, bla. No i jest koniec, umierasz. No więc na zakończenie chciałabym wam życzyć, żeby to wasze bla, bla, bla było bardzo fajne, żebyście mieli dobre podejście. Jak wam nie wyjdzie, to wam wyjdzie następnym razem. Wszystko będzie dobrze. Wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, dzięki. Dziękuję bardzo. Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.